Witam na kanale Przygody Młodego Mistrza Gry i zapraszam do posłuchania naszej kolejnej sesji. Ja jestem Bartek i pełnię tutaj rolę Mistrza Gry i wraz ze mną dzisiaj są również moi jakże wspaniali gracze. Dzień dobry. Przywitajmy się wszyscy ze słuchaczami. Dobry wieczór. Hello, hello. Będziemy grali w Warhammera 4 edycję, naszą kochaną kampanię Wroga Wewnętrznego, którą trzeba grać, bo kiedyś trzeba skończyć, prawda? Jest. Ja z punktu technicznego zapytam się czatu, czy nas wszystkich słychać i czy słychać muzyczkę, która sobie leci w tle. Czy nas słychać? Czy nas widać, czy nas słychać? Widać to tak widzę, że raczej widać. Czy słychać to ciężko powiedzieć. Poczekajcie, to ja sam sprawdzę. Ja sam. Nie potrafię. Mieszam. Zrobiłam trochę głośniej mikrofon. Mam nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać. Jest Buenos Dias. Buenos Aires. Dobrze. Ja sobie taki ząbek zrobię na wyświetlaczu. To taki hełmik. Buenos noches. Do Tiacha. Ewentualnie trochę wyjeżdża kamera katany nad ten. Nie jest dobrze. Nad jej ramkę. Nieprawda, kłamiesz. Jest zajebioza. Dobra, to co? To w tym poświątecznym czasie lecimy, prawda? Fruniemy, płyniemy. Zdecydowanie. 29. sesja today jest weekend, fly or flow. Tak jest. Zatem zapraszam, zaczynamy. 29. sesję naszej kampanii Wroga Wewnętrznego. O smaku jarzynówki. Przygody Młodego Mistrza Gry zapraszają. Fabularyzowane gry planszowe. Warhammer 4. edycja. Wróg wewnętrzny. Występują Ergo, Sztyro, Penasz, Katana, Michał, Mistrz Gry, Bartek, Altdorf przywitał naszych bohaterów z otwartymi ramionami. Ogrom otwartych sklepików z przeróżnymi towarami sprowadzonymi z każdej części Imperium zachęcał, aby to właśnie u nich zrobić zakupy. Ulice pełne kontrastów wielorasowej oraz wielokulturowej społeczności przytłaczały bułki z każdej możliwej strony. Zwłaszcza pewna para mężczyzn, która zawzięcie deptała im po piętach. Nieważne, gdzie by się nie udali. Buły zastawiły na nich prostą zasadzkę. Zasadzili się na nich w jednej z wielu bocznych alejek i najpierw w ruch poszły pięści, a dopiero potem były zadawane pytania. Każdy z nich miał na sobie coś z garderoby zabarwione na kolor purpury. Każdy miał również dobrze już znany bułom tatuaż purpurowej dłoni. Mieli oni za zadanie śledzić Eckharta, a raczej Castora Liberunga, gdyż ten winny jest zapłaty 20 tysięcy złotych koron. My już dobrze wiemy, że spadek dla Liberunga to była jedna wielka lipa, ale dla ludzi chcących odzyskać te pieniądze są one bardzo prawdziwe i chcą je odzyskać.
Zostawiwszy już nieprzytomnego waszego prześladowcę, udaliście się razem na spotkanie z mistrzem magii Kolegium Niebios, Hieronimusem Blitzenem. I tak jak ostatnim razem, tak i teraz wydawałoby się, że na was już czekał u siebie w salonie wypełnionym przeróżnymi zegarami. Została podana ciepła herbata i Bruno zaczął opowiadać historię waszych przygód w Bogenhafen. Demon w kanałach, Ordo Septenarius, Johannes Teugen oraz mroczny rytuał odprawiony przez niego i rykoszet zaklęcia, którym oberwał Eckhart. To wszystko opowiedział Bruno. Wtedy mistrz Hieronimus najpierw zaczął badać Eckharta. Położył swoje pomarszczone dłonie na głowie waszego przyjaciela. Zaczął mamrotać ciche słowa. I w tym momencie oczy Eckharta wywróciły się bielmem do góry. Jego ciało zaczęły przeszywać spazmy silnych drgawek. Wtedy Hieronimus przerwał swoje działania. Głowa Eckharta opadła bezwładnie na ramię Reina, kiedy ten najprawdopodobniej stracił przytomność. Hieronimus, dalej stojąc przed wami, zadaje pytanie. Wiecie, jaki rodzaj magii został rzucony na niego? Jego umysł spowity jest mrokiem. Patrzę w kierunku Bruno. Ciężko powiedzieć. Wszystko było splecione czarnym wiatrem magii. A do tego prawdopodobnie coś w ramach rytuału zostało przywołane? Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc cokolwiek trafiło Eckharta, zdawało się być efektem ubocznym rytuału. Choć nie mam pojęcia tak naprawdę, czemu miał służyć ten rytuał, to mam trop, kto może wiedzieć i kto go sporządził. To może być pomocne. Być może udałoby się zdjąć z niego urok. No w tym momencie, ale nie wiem, jakie to byłoby, jakie to mogłoby przynieść konsekwencje na jego umysł. Możliwe, że już nigdy nie byłby tą samą osobą, którą znaliście wcześniej. I wydaje mi się, że jednak najbezpieczniej byłoby dowiedzieć się, jakie czary zostały na niego rzucone. A mistrzu, a czy możemy go tutaj zostawić? Tak patrzę na Bruna i patrzę na towarzyszy. No, chyba tutaj byłby bezpieczny. Po pierwsze pomyślała Sztela, po drugie pomyślała, że jeśli tam jest jakaś mroczna magia, to lepiej niech ta mroczna magia będzie tutaj, a nie razem z nimi na barce. Zróbmy to testem, słuchaj. Stella, rzuć proszę na jakąś formę przekonywania, jak też na niego wpłynąć. Czy to będzie urok osobisty, czarm, czy jakiś inny sposób? Zobaczmy, co ja tutaj mam. Najbardziej mam czarm animal, ale to chyba nie zadziała na niego. Może przekupić, Nie, raczej chyba nie jestem w stanie go przekupić niczym. Czy ja mogę spróbować jej pomóc? W sensie jeszcze dodając coś do jej zapytania, widząc skonsternowanie mistrza i jego niepewność. Śmiało. Czy my wspominaliśmy już o artefakcie? Wiemy, że to jest pewne obciążenie, ale z drugiej strony w Eckharcie jest jakaś nieznana magia. Samego mnie ciekawość zżera, by dowiedzieć się, czym jest to, co w nim siedzi i co zaćmiewa jego umysł. A w podróży mógłby nam przeszkadzać. Jest grzeczny. Większość dnia nie rusza się z miejsca. Siedzi, reaguje na proste polecenia. Nie sprawia problemów. Nawet dużo nie je. Tylko... Tylko podróży, kiedy dochodzi do zwady lub innych przepychanek, bywa ciągnięcie go za sobą dość niebezpieczne dla niego.
Dobrze, Stella, w takim razie wykonaj test przekonywania, charm, tak, i będziesz miała bonus, czyli to będzie minus 10, a nie minus 20. Oho, okej. Okay. Nice. Bo on wie, o co chcesz poprosić. Postaraj się. No to widzi, że ściemniam, minus 5. Widzi, że ściemniamy równo. Nie, po prostu nie jest przekonany do waszej decyzji. Widzi, że ja ściemniam. Drapie się po swojej brodzie delikatnie. Może Sztella chce przerzucić? Jeżeli będę mógł przeprowadzić na nim kilka badań, mogę się zgodzić. Szczerze, ja patrzę na Bruna, bo nie jestem pewna, czy to jest bezpieczne, czy nie. Więc tak pytająco. Zaszkodzą mu jakieś badania? Myślę, że nic się nie stanie tak długo, jak zostanie w tej formie, w której go pozostawiamy. I jestem gotów zaufać mistrzowi, w końcu jest przyjacielem mojej mistrzyni. Ja nie chciałbym w żadnym stopniu obrazić mistrza, ani wątpić w umiejętności oraz doświadczenie. Natomiast zależałoby bardzo nam na tym, by nasz towarzysz jednak pozostał przy zdrowiu tak dobrym, jak to tylko możliwe. Wiemy, że z jego głową może nie do końca jest w tym momencie wszystko w porządku, aczkolwiek zdrowie fizyczne wydaje się być naruszone. I jeżeli... I ja myślę, że Bruno tak chwyta Reinholda za ramię i szczypie go mocno. Reinholdzie, mistrzowi magii nie należy insynuować, że skrzywdziłby kogoś, bądź nie zna się na swoim fachu. Nie. Ja, broń Boże, Sigmarze, jakby nie chcę tutaj powiedzieć, że skrzywdzi, tylko że po prostu... Nie wątp w intencje mistrza. Dobrze. Sądzę, że nie powinna stać mu się wielka krzywda. Możecie rzucić na intuicję. Plus zero. Wielka krzywda, to zawsze miało dobrze. Kurwa, by na mnie weszło. Poli mnie nie wiedzieć. No, mi nie weszło zdecydowanie, Bruno, ja wierzę. Bruno oblał, Reinhold oblał. To jest zwykły test, tak? Bez żadnych... tak, plus zero. Helmucik no, ładnie rzucił. Nope. Tylko Helmut zdał. Tylko Helmut przejrzał. Nie odzywałeś się ani słowem. Bacznie przyglądałeś się Hieronimusowi. Zdajesz sobie sprawę, że on nie mówi do końca prawdy. Co prawda nie ma złych intencji. Nie odczuwasz, że wiesz, chce skrzywdzić waszego przyjaciela. Ale ta myśl, że będzie mógł położyć na nim swoje ręce, w jakiś sposób bardzo go pobudziła. Nie mam pomysłu, jak to teraz naprawdę, jakby ty chyba to przemilczę po prostu jako Hemul i tak mi się od samego początku nie podoba pomysł zostawiania tutaj jak Helmuta, ale... Czy coś robisz? To komentujesz? Czy nie? Więc Helmut, może go zostawimy tutaj. Tutaj będzie bezpieczny. No, zawsze chyba... To wy mówicie, że w mieście jest bezpieczniej niż w dziczy, a no zdecydowanie. W góry się wybieramy. Najbezpieczniej jest co znam. Chyba. Ale nie będę was hamował. Nawet patrząc, jak sam mistrz się ekscytuje na samą myśl przyjęcia takiego gościa. Myślę, że w tym momencie Stella tak zupełnie niewinnie wypala. A myślicie, że ci, co cały czas za nim chodzą, to są w stanie dorwać go tutaj? Ci niebezpieczni ludzie? Myślę, że nie są w stanie dotrzeć... Znaleźć tego domu. Tak.
Dobrze, skoro klamka zapadła, każę kamerdynerowi przygotować pokój dla niego. Ja nie pamiętam, czy ja mu pokazywałem ten sztylet, ale go wyciągnę. W sensie ten z demonią krwią. Na niego. Wyjmę pudełko, położę po prostu na stoliku kawowym, czy tam herbacianym, czy jakikolwiek on ma w tym domostwie. I jeszcze jedna sprawa, mistrzu. Tak? Znaleźliśmy obsydianowe, onyksowe, obsydianowe, nieważne. Ostrze prawdopodobnie z epoki, z czasów wojny. Te wygląda na demoniczne i zawiera krew demona. Trochę nie wiem, co powinienem zrobić z takim artefaktem i gdzie go zutylizować. No, to ciekawe. W jaki sposób wszedłeś w posiadanie takiego przedmiotu? Znalazłem go w chacie podejrzanej kobiety, ale nie było jej na miejscu. Tak, krąży wiele teorii na temat takich przedmiotów. Nie wiem, czy jesteś zaznajomiony w temacie. Podobno tak długo jak krew egzystuje w tym sztylecie, to demon może zostać przywołany na stałe do tego świata. To znaczy jest jego formą kotwicy. Tak, też nie tyle co jego krew, co jeżeli demon jest w posiadanie czegokolwiek z obsydianu. Tak, dlatego jego krew nie wyparowała. Ma to sens. Interesujące. Słyszałem również teorię, że broń wykonana z tego broniu jest iście mordercza dla samych demonów. Tak, aczkolwiek obawiam się, że najbliższe spotkanie z inkwizytorem lub innym nadgorliwym przedstawicielem wspólnoty Sigmara mogłoby skończyć się dla mnie przynajmniej podgrzewaniem stóp. Hieronimus zaczyna rzucać proste magie. Rozpoznajesz to jako, słuchaj, wykrycie magii, rozpoznanie przedmiotów. Coś ten deseń. Kończąc zaklęcie, znowu odwraca się w twoją stronę. Nie wyczułam z tego przedmiotu żadnej magii. Poza oczywiście krwią demona. Sama krew jest magiczna. Tak, też to zauważyłem. Teoretycznie mógłbym go złamać, a krew pozbyć się? To chyba też jest jakieś rozwiązanie. Choć myślałem, że będę mógł go odnieść do Kolegium Światła. Nie wiem, czy na coś im... Jeżeli taka jest twoja wola, być może go przyjmą, kto wie. No sam przedmiot nie jest magiczny, ale fakt. Krew demona... Jest to jakiś trofeum możliwe, nie wiem, przedmiot do badań dla nich. Jeśli jest to cokolwiek warte, chciałbym w pewien sposób zapracować na siebie jako czarodziej. Że znalazłem coś takiego, wypadałoby się tego pozbyć. A Bruno, a ja teraz właśnie pomyślałam, że... A co by było, jakbyś na przykład jakiegoś demona zabił? Tak wiesz, tak... To w pojedynku, albo nie wiem, jak się zabija demony. Tak szczerze powiedziawszy, Stella, wydaje mi się, że nie da się zabić demona. To chyba, znaczy... że się ma taki sztylet. Otóż to, tak podobno słyszałem. To broń iście śmiertelna dla nich. A ja może zaproponuję, żebyśmy nie spotykali się z demonami i nie próbowali z żadnymi walczyć. Z tego, co żeście opowiedzieli, już jednego widzieliście. Tak, i przypłaciliśmy to zdrowiem psychicznym naszego towarzysza. Więc... nie ten demon, tak, ale... Wiadomo, o co chodzi, że każde spotkanie nie było dla nas dobre, finalnie. Ale jakbyśmy przypadkiem spotkali tego demona, to może lepiej mieć taki sztylet, niż go nie mieć? Najwyżej Bruno zetrzesz tą krew.
Na początku pomyślałam, żebyś oddał. Sztela, ale... Sztela, spokojnie. Zapytam. Sztylet nam się może przydać. Nie znam się na chaosie samym w sobie. Nie znam się też na demonach. Chciałbym pokazać to komuś, kto bada to dłuższy czas i będzie w stanie mi powiedzieć, czy samo posiadanie gołego sztyletu czymś mi zagraża, czy powinienem pozbyć się krwi, co mogę z tym zrobić. Jeśli okaże się, że sztylet jest w pełni bezpieczny i powie mi o tym czarodziej kolegium światła. Czarodziej, mistrzu, prawda? Nie ma w tym złej magii wcale. Nie, nawet podobno jeden z zakonów rycerzy Mora posługuje się bronią z obsydianu, walcząc właśnie z demonami. O. Sam sztylet, jeżeli zechcecie go zabrać z sobą, a lękacie się samej krwi, mogę go oczyścić, sądzę, bez problemu. Sztela radośnie kiwa głową, bo myśli sobie, że kurde, jak przypadkiem wyskoczy demon, to lepiej mieć taki sztylet niż go nie mieć. Zrobimy z tego kiedyś włócznie dla Eckharta. To niech będzie, mistrzu. Jeśli jesteś w stanie, nie uszkadzając tego, pozbyć się krwi, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Dobrze. To zajmie jakiś czas. Poczekajmy z tym na chwilę. I wróćmy do sprawy waszego przyjaciela. I tego, jakie czary zostały na niego rzucone. Macie jakiś trop? Wiecie, kogo szukać? Czego szukać? Wydaje się, że osoba, która odprawiła rytuał swoją drogą, mamy wrażenie, że było zaangażowanych to więcej niż jedna osoba, a mianowicie całkiem niezła zgraja osób z mutacją, tak powinniśmy teraz mówić? W każdym razie w mieście, w którym się znajdowaliśmy, to było Bogenhaven? Gdzie my byliśmy? W Bogenhaven było całkiem spora, wydaje się nawet, że gromadzili się mutanci pod pieczą tamtejszego burmistrza, Rajcy. No i to on odprawił ten rytuał. To była późna noc. Tak, ale wspominałeś, jak opowiadałeś wcześniej. Że dzwon miał zadzwonić. Kilka minut temu, że jakiś list mieliście. On zdobył list. Tak. I on kontaktował się z kimś, kto mu podpowiedział ten rytuał. Z niejaką Etelkę? Gdzieś powinienem mieć tu w swoich rzeczach. Chwileczkę, Etel. Wielki mistrz chwilę się zastanawia. Po czym spogląda w pusto już swoją filiżankę po herbacie. Bez słowa wstaje i udaje się w stronę jednej z wielu też biblioteczek, jakie się znajdują tutaj w salonie. I palcem wodzi po brzegach książek, szukając ewidentnie jakiegoś to mistrza. Czy ona nie miała nazwiska Herzen? Tak mówiliście. Tak. Mój drogi przyjacielu, to zwój, którego potrzebujesz do rytuału, czyli dostarczył jakiś zwój, o którym wspomniałeś w ostatnim liście. Nie zapomnij, że świątynia, w której go przeprowadzisz, musi zostać poświęcona świeżą krwią. Tak, poświęcono kobietę w ciąży. Jak zwykle serce moje przepełnia podziw na myśl o szczytach, czy raczej głębinach, które poznałeś. Wydaje się, że ledwie wczoraj my dwoje para dyletantów błagaliśmy o opiekę wielkiego mistrza, dziś zaś sam stoisz na granicy otchłani. Jeżeli znajdziesz na to czas, napisz mi proszę, jak wyglądał proces przeprowadzenia ceremonii. Być może pewnego dnia również i ja będę mogła podążać twoimi śladami. Twoja przyjaciółka Etelka Herzen. Nie wiecie, czy wielki mistrz słuchał tego, co Bruno czytał, ale w pewnym momencie zatrzymuje palec na jednej z książce. A,
Znalazłem. Ściąga książkę z półki i zaczynają kartkować. Po czym na głos mówi, czy to do siebie, czy też do was. Nie jesteście pewni. 7 lat temu była studentką w Kolegium Bursztynu Etelherzen. Jednak nie ukończyła nauk. Jest uznana za poszukiwaną niższej rangi. Ktokolwiek trafi na jej ślad, winien zesłać ją na rytuał wyciszenia. Tak. Mhm. Czyli... Czy to jest ta sama osoba? Może tak być. Wydaje się, że wielki mistrz, o którym mówią, to sam Cinch. A osoba przeprowadzająca rytuał zmieniła się w kubkę flaków. Tak było. Mhm. To było wtedy, kiedy praktycznie 2 noce z rzędu był Morslip? Tak. Ja jeszcze pamiętam jakieś oko, które zawisło. Mhm. Nie wiem, czy jest to ważne dla rytuału, ale obstawiam, że tak. Niepokojące wieści przynosicie. Zwłaszcza, że jeszcze nastały niespokojne czasy na północy. Nie wiem, czy już słyszeliście. Ulrykanie, nazywający siebie synami wilka, wszczynają bunty. Na ten moment niepokoje rosną tylko na prowincji. Ale to wszystko źle wygląda. Podobno dochodzi również do zdarzeń podpaleń świątyń Sigmara i bezczeszczenia świętych relikwów. To nie najlepiej. A czym jest spowodowana ta nienawiść? Czy coś wiadomo? Czy było jakieś wydarzenie, które spowodowało takie radykalne rzeczy? Nie. Nic znaczącego. Oczywiście, wiadomo. Na północy napięcia między wyznawcami Ulryka i Sigmara były zawsze. Ale teraz eskalowały do... Na pewno Sigmaryci sami się prosili. Nie potrafią uszanować niczego, co było. Zresztą. W każdym bądź razie, jeżeli Etelka, Etel Herzen, maczała przy tym palce, to wydaje mi się, że faktycznie powinniście ją odszukać. Swoją drogą była studentką Kolegium Bursztynu. Będę. Co ma, jak i ty, Bruno? Będę w kolegium, to o nią zapytam. To... Może będą w stanie powiedzieć mi coś użytecznego. Dobrze. Mistrz odkłada książkę na półkę. Podchodzi do stolika i bierze sztylet razem ze szkatułką. Dopijcie swoją herbatę. To może zająć 15 minut. Po czym oddala się gdzieś, niknąc za jednymi z drzwi, zostawiając was samych. Myślałem, że takie oczyszczenie sztyletu to zajmie kilka dni, a tu widzę całkiem ekspresowe tempo. Ja myślałem, że wystarczy wylać. Ja myślałem, że trzeba wytrzeć tylko. No to każdy z innym podejściem. Cieszę się, że mamy różne punkty widzenia. Myślicie, że dobrze robimy, że zostawiamy kartę? Mi się to nie podoba. No ale tutaj on jest taki ukryty. Z jednej strony na pewno będzie tutaj bezpieczniejszy niż podróżując z nami, tym bardziej, że za nami mogą czaić się cały czas problemy i ludzie tej purpurowej dłoni. Więc i też nie wiadomo, w co jeszcze głębszego wejdziemy, a Eckhart może nie stanowić dla nas, może powiem brutalnie, ale po prostu pomocnej dłoni. To raczej my będziemy się nim opiekować, niż Eckhart będzie pomagał nam. Może by się udało go w międzyczasie, ale z drugiej strony mistrz, no obejmują go jakieś prawa, prawda? I chyba nie mógłby tak zrobić krzywdy. No nie, w sensie mistrz jest, skoro jest przyjacielem mojej mistrzyni, to na pewno jest dobrym człowiekiem. No właśnie. Nie, nadal uważam. Wydaje mi się, że go nie zaskakiwało.
i zawsze utrzymywało dosyć stoicką minę, tak myślę. To jest dziwne, że tak chętnie go przyjął. Nie wiem, Helmut, ja mam wrażenie, że wiele rzeczy, o których mówiliśmy, mistrz przyjmował z nieukrywanym entuzjazmem, ale wydaje mi się, że wynika to z chęci dowiedzenia się, posiadania informacji. To takie trochę zboczenie czarodziejów niebios. Magowie przecież są dziwni, o tym już dobrze wiemy. I tak spoglądam na Bruna. Nawet ci magowie, co znamy. Ja tylko kiwam głową na słowa siostry. Ja wyciągam z kieszeni taką... taką czerstwą bułkę. Pewno trochę nadgryzioną, bo w drodze ją gryzłam, ale teraz już tak zczerstwiała, że pewno by mi zęby wypadły. I nauczyłam się trochę pisać, więc wydłubuję nożykiem po drugiej stronie bułki taki napis jesteś. I wkładam tą bułkę do kieszeni. Karta. Ja myślę, że Bruno się trochę oburzył na te słowa, że jest trochę dziwny. I tak szepcze do Steli. Ja jestem dziwny? Ja? Kto normalny zakochałby się w Reinholdzie? Ja dłubię w tej półce. Zjechał mi nożyk i zdrapnęłam się w ten... Nie wiem. Nie wiem, na pewno jakaś lafirynda. Prawdziwa flondra. Wraca mistrz z powrotem, trzymając sztylet, tym razem już bez szkatułki. Kładzie go na stoliku przed wami i jest, nazwijmy to, czysty. Znaczy jest czarny, ale macie wrażenie, że jest już oczyszczony z tego, co było na nim wcześniej. Jeżeli chcecie go zabrać, słuchajcie, i go zabieracie, to on działa następująco. Ma statystyki z zwykłego sztyletu, ale jeżeli dziobniecie demona nim, uda wam się trafić, to jest zawsze trafienie krytyczne. To jest zawsze krytyk, jednak sztylet jest jednorazowy. Po każdym trafieniu po prostu pęka. A, okej. Okay. Czy... Ale, aczkolwiek, jeżeli to będzie rana śmiertelna, która zabije demona, on faktycznie umrze. Nie wróci do swojej domeny. Czy ktoś bierze ten sztylet? Taki dobry na dobicie. Ja go podnoszę i spoglądam, czy... Stella, chciałaś zabić demona. Ja nie, ja tylko powiedziałam, że to jest świetna broń i ja widzę, jak... Nie, właściwie... Bruno, no jakby nie chcę ci tutaj uwłaczać, ale... Ty zajmujesz się magią. Ja widzę, jak na takim wzniesieniu stoi Rain i podnosi swoją umięśnione ramię i dźga tego demona tak na śmierć. Zawijam go w szmatę i chowam w swoją torbę. Tak, to jeszcze nie wszystko. Ostatnim razem, jak byliście u mnie i widzicie, jak wyciąga z kieszeni jej kartkę, na której narysowaliście prawodłoń. Pytaliście o to, prawda? Oj, tak. Zdecydowanie. Niestety niewiele udało mi się dowiedzieć w tym temacie, co jest niepokojące. Aczkolwiek podobno ktoś widział również taki sam znak w Kemperbardzie. Oho! Gdzie my nie widzieliśmy takiego znaku? Chyba też widzieliśmy, a byliśmy w Kemperbardzie? Nie, ale wszędzie, gdzie byliśmy, to widzieliśmy praktycznie ten znak, prawda? To prawda. Jak się człowiek za nim rozgląda, to jest zaskakująco w wielu miejscach. Ludzie jeszcze trą się po uszach, po nosach, wsadzają sobie palce do oczu. Dziwne rzeczy robią. Dziwne, ale będę trzymał rękę na pulsie i wypatrywał więcej wieści. A, jeszcze sobie w drogą. I widzicie, jak z drugiej kieszeni wyciąga list. Otwarty. I wręczę go, Bruno, w twoją stronę. Pies tropiący trafił tutaj niedługo po tym, jak opuściliście mój dom ostatnim razem.
Najprawdopodobniej trafił tutaj za twoim śladem, Bruno. Jak się domyślasz, był to magiczny chowaniec. Dobro, że miał przypięty list. Zaadresowany do ciebie. Tak. Zaglądam do środka i wyciągam list. Ten list czytasz, był otwarty, tak, na metapoziomie, tak? Tak. Czyli go przeczytał. W skrócie, słuchaj, czytasz list, jest to forma informacyjna z twojego kolegium, trochę trącająca grozą o uiszczenie opłaty na kolegium oraz przypominająca o tym, że masz 400 sztuk złotych długo. Jest. Gdzie pieniądze są z was? No tak, to nie najlepiej. Chyba muszę udać się do kolegium. Mamy jakieś pieniądze? Nie. Coś się wygrzebie zawsze. Ostatnio na zakupach trochę daliśmy. Dobrze, rozumiem, że to wszystko już tak. Tak. Czym spogląda na jeden z licznych zegarków widocznych na ścianie. Myślę, że to dobra pora, aby się rozstać. Dziękuję za to owocne spotkanie. Dziękujemy. Tylko dodam jedną rzecz, jakby naszemu przyjacielowi zdarzyło się spoliczkować kogoś tutaj, to proszę nie brać do siebie, to jeden z jego tików nerwowych. Zwłaszcza kiedy się do niego zwraca nieodpowiednio, lubi odpowiedzieć jak śmiesz i kogoś z tyłem dłoni zgarnąć. O, to ciekawe. Będziemy pisać, Eckhart. To znaczy Helmut będzie pisać, bo ja dopiero się uczę. Zatem do następnego razu, bo spodziewam się, że jeszcze, spotkamy. Wrócimy tu po Eckharta. Oczywiście. Może nawet z Etelką. I wychodzicie na zewnątrz. Zostawiając Eckharta, mając nadzieję, że pod dobrą opieką. Myślicie, że zostawiliśmy go pod dobrą opieką? Może... tak. Ewentualnie mogliśmy go z powrotem do naszego bidula zawieźć. Głos narratora. To nie była dobra opieka. Nie ma bidula już. Jest taki przypływ dla starców. To tam myślicie, że jest dla starców, jest dla łąkanych. O, to może nawet lepiej. Tak? Mistrzu gry? Że co? Że to lepiej, że tam nie tak... Nie, że bidul został zamieniony w hospicjum, pamiętamy. Tak, wasz bidul został zamieniony w hospicjum. Hospicjum. No tak. Żyje. Chłopiec duży, silny. Jego głowa też na pewno wróci do normalności. I umiesz policzkować. Wierzę w to, że następny raz, jak zobaczymy, to spotkamy Eckharta. Z drugiej strony mam wrażenie, że trochę tracimy możliwość na złapanie tego kontaktu purpurowej dłoni bez niego przy nas. Patrzę na Sztelę. Sztela przypadkiem, nie wiem, czy się umyła już ze wszystkiego, ale ona nie miała jakichś fioletowych rzeczy? Jakieś reszta chyba trochę tej farby, ale myślę, że już mogło zejść. Ale nie jest kastorem. Prawda. Ale jeżeli wieść się rozchodziła, to równie dobrze informacje o nas też się rozchodziły, że jest taka grupa, która podróżuje z kastorem, a może niekoniecznie po prostu zawsze ten kastor obok nas jest. Zastanawiam się, czemu wątpliwości, Helmut, wyrażasz, kiedy jest już po wszystkim? Bo wcześniej zawsze często do mnie przychodzi po wszystkim. Argumenty. To jest upierdliwa cecha, ale... Sorry. Jakby teraz to już nic nie zmieni. Bo coś się działo z Eckhartem, to chyba mistrz da nam znać, nie? Jak prawdziwy mistrz magii niebios, wyślę sowę albo spadającą gwiazdę. Bożą krówkę. O, spadająca gwiazda zawsze dobrą formą informacji. Jak będzie miała dwa ogony, to znaczy, że już po nas. To
Obyśmy takie nie widzieli. Słuchajcie, gdzie kierujecie następnie swoje kroki? Gdzie chcecie iść? Po dzień jeszcze trwa. Bruno, w ogóle wszystko w porządku? Bo jak czytałeś ten list, to trochę ci mina zrzedła. Muszę zapłacić siano pieniądze do kolegium. Przynajmniej część. Słuchajcie, trochę czeka nas podróż. Trochę się boję, że w którymś momencie nie będę miał szmaty lub łachmanów do podarcia, żeby was składać, i kupiłbym jakiś sprzęt na w razie czego. Kasę w żebra. Jakiś super profesjonalny, ale taki, który wiem, że zadziała i że będzie, jak będzie trzeba. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, ile powinienem na tę chwilę oddać. To może zazwyczaj ile możesz, jest problem procent od tego, co się zarobiło, ale w moim przypadku to nie zarobiłem za wiele w tej podróży. Zresztą zarobiliśmy wspólnie. No to możemy dopiero zarobić. Pomożecie mi, spróbujemy znaleźć coś, zakupić coś, co możemy sprzedać w następnym porcie, i od zarobionych pieniędzy wyślesz procent do kolegium. Tak, Stella, tylko jeśli chcemy zdobyć jakieś informacje z kolegium, to muszę się tam pokazać. A jak się tam pokażę, to powinienem chociaż część. No to zobaczmy, ile mamy, co się możemy zrzucić. Ja mogę dać tą włócznię. To chyba droga rzecz jest, nie? I tak próbowałam się nią posługiwać, ale mi nie idzie. Non stop potykam się o nią, bo jest za długa, ja jestem za niska i bardzo trudno się z nią wchodzi po dachach. A w ogóle nie mówiąc już o jeżdżeniu konno. Włócznie czy miecz? Miałem jakąś włócznię Eonirów, nie? Nie, to Eckhart ma miecz. Eckhart ma jedno i jedyne. To miecz. Tak. No to o miecz się potykam, bo i tak jest na mnie za długi. Ja powinna mieć taki właściwie sztylet, a nie miecz. Dla mnie to on jest jak półtora ręczny albo dwuręczny wręcz. No, ja mam jakieś 2 złote korony swoich. Myślę, że to jeszcze to trochę mało. Może chociaż 5. A jak duży dług musisz oddać? 400 złotych koron. Ocie, panie magiku. To może być problem. Pamiętasz ten kamień, co go potłukłem, żeby... Jak wleźliśmy w las i przywołałem bydlaka, co uratował nam życie? Tak. No to może z tego kamienia bierze się cały dług. Aha. Albo jego znacząca część. Mhm. Pytanie jest takie, czy jeżeli pojawisz się w swoim kolegium bez pieniędzy, to nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności w tym momencie w jakiś sposób? Nie, to ciężko powiedzieć. Jest taka szansa, ale na pewno też przyniosę wstyd swojej mistrzyni. Nie ma znaczenia, jaką... Nie pamiętam, jaki to jest procent. Czy to jest 10%? Jaki jest procent, Bartku, który się oddaje? Chyba 10%. Tak. 10% od tego, co udało się zarobić czarodziejowi w podróży, więc nikt nie oczekuje ode mnie, że naraz spłacę cały dług. Większość młodych czarodziejów wyrusza w podróż z długiem. Tylko ile mnie nie było? Nie aż tak chyba długo. Miesiąc? No tak, to tak będzie, miesiąc, no. A nie można do jakiegoś banku iść? Krasnoludzkiego po pożyczkę? Zaciąganie pożyczki... Spłacać dług długiem na ten chociaż nikt mi procentu nie nalicza.
Też bym chyba wolał mieć kuduk w kolegium niż u krasnoludów. Słuchajcie, teraz mówię metagame'owo. W naszych zakiewkach widzę, że w naszej skarbonce mamy 11. Mamy 11 w skarbonce. Tak, 11. Ja myślę, że ja mam 2 w swoich. Myślę, że jak wezmę 3 i dam 5, to nawet, kurwa, ja nie wiem, jaki czarodziej by 5 dych zarobił w miesiącu. Myślę, 400 na pewno nie oddasz, ale to będzie dość... Początkujący na wiosce. Ale 5 myślę, że to już jest tak dużo. Ta. Jest dużo za dużo, ale to tak. Jestem za, więc... jeżeli wszyscy są też za, to udostępniamy 3 korony na spłacenie długu. W końcu uratowałeś nam trochę dupę, nie raz, więc 3 korony to nie jest żadna wielka inwestycja z naszej strony, więc śmiało. Nie słuchacie, Bruno? I rozumiem, będziecie szli w stronę Kolegium Bursztynu, tak? Tak jest. Chyba, że mamy coś jeszcze po drodze do załatwienia, bo mówiłeś, że... Wszyscy razem. No właśnie, bo tu musicie opuścić od Aldorf. Tak, tak, musicie właśnie. Udać się na północ. No, Helmut taki północny wschód. Zrobić... nas zabezpieczyć zdrowotnie i to jest bardzo dobry pomysł. Kupić tą torbę, może przyjrzeć się przez chociaż jakiś czas, jak szalijanki szyją potrzebujących. No to nie będzie 5 minut. Wiem, że to nie będzie 5 minut. Jeśli chcesz, Helmucie, zostać i przyuczyć się chwilę, my dzisiaj i tak nie wyruszamy, prawda? W sensie, kiedy planujemy ruszyć jutro? Dzisiaj mieliśmy wszystko pozałatwiać, więc wydaje mi się, że jutro chyba już tutaj nas nic nie będzie trzymało, chyba że jakieś sprawy nam się przeciągną dzisiaj na jutro, to... Nie jesteśmy blokowani przez czas, bardziej przez rzeczy, które mamy załatwić. A ty, Stella, nie chcesz za część tych pieniędzy spróbować kupić czegoś, co będziemy mogli w dalszej drodze sprzedać? Jeszcze no drożej? Tak, ale to nie wiem, ile nam zostanie. Na początku zasięgnęłabym języka, co mogłoby być potrzebne w tym miejscu, do którego jesteśmy. Prowiant już mamy na drogę, nie? No tak, ale mi chodzi o handel. Dobrze, i opuszczacie magiczną dzielnicę, jesteście teraz na miejscu, no, taki większy rynek w centrum, powiedzmy, gdzie można zrobić duże zakupy i rozglądając się, Helmut, znajdujesz narzędzia pracy lekarza, czyli wiesz, igły, szwy, bandaże, skalpel, ocet, wierniki, pincety, krzyżyk, wszystko potrzebne. Taka torba lekarska. 3 złote korony. Panie, ile? Ale wiesz, że z tymi narzędziami będziesz mógł przeprowadzać operację. No już jak komuś będzie odpadać ręka, to on ją przyszyje, to się opyla. Bo jakiegoś konowała szukać, to my nie chcemy. Od aptekarza, do strzywania rąk. Trzy, Reinhold, 3, pan powiedział 3. Możemy dać 2. I pół. Yeah, 2. O, rzuć na targowanie się. Przeciwstawny test plus 0. Dam gościowi 5%, bo to już nie jest taki słaby kupiec. Huggle. Yes, i mam 57, czyli 0 stopień porażki. A, to jest 60. Nie no, panie, no dobra. Ja wiesz, ach, przerzucam. A co, bawmy się. Nie da sobie dmuchać, kurde, w kaszę. Kurwa, panie, mówiłem, że 2 to 2 będą. Wielka torba, stara, dziury są, te igły to rdze praktycznie już wchodzi. Jak on ma tyle porobić? Zardzewiały te wzierniki. Ja mówiłem, że... wzierni. Dobra, 2 złote korony i 5 szylingów. I wyciągam rękę. Uff. Dobra, to kasuję z naszej skarbonki 2 i 5. Jeszcze widzicie, jak na jeden z bandaży napluł. Tfu. Macie. A czy ja bym mogła sobie rzucić na plotkowanie i zobaczyć, co można by było tutaj kupić, żeby z jakimś z nawiązką sprzedać?
Coś jasne, takiego nie za dużego, co można by było, powiedzmy, rzuć na pretkowanie plus 20. Nie konia na przykład. Nie stać nas na konia, to akurat wiem. Plotkowanie... Moment, gossip. Aż mi smażone kaktusy przyszły na myśl. tak. Po prostu zero sukcesów. Dobrze, zobacz, my mamy wiosnę, a wiosną najlepiej się handluje... alkoholem. Bo to jest każda pora zjebana alkohol. I fajkami. O. Czy to jest przedwiośnie, czy to już jest taka wiosna, że świeże rzeczy są? To jest taka wiosna, że jeszcze nie ma świeżych rzeczy. Na pewno tanio kupisz. Bo teraz zaczął się czas orki. Po zimie. Właśnie. Tak, czas orków. Jest czas orki, 10. Za 2 dni Eckhart ma urodziny. Przypominacie sobie właśnie w tym momencie. To sprawiliśmy mu najlepszy prezent urodzinowy i zostawiliśmy go pod dobrą opieką. A, dokładnie. A ja mu zostawiłam nawet osobisty prezent. Zapomniałam o tym. Żywność. Najlepiej się sprzedaje. A Eckhart w ogóle umie czytać? Nie. No to właśnie, także będzie widział bułkę pociętą. Najlepiej się sprzedaje żywność, uzbrojenie. Ale jakieś takie, nie wiem, faktycznie jakieś ziarno albo coś takiego, żeby teraz jak po orce, żeby mogli od razu zasiać. Wełna. Tak, najbardziej opłacalna jest żywność. Najmniej opłacalna jest wełna, słuchaj. No, okay, alkohol zawsze jest w cenie. Metal zawsze jest w cenie. Towary luksusowe zawsze są w cenie. Luksusowe bułki. Ale towary luksusowe są drogie, bo... Tak, idealnie na nasz... Jedna skrzynka, nazwijmy tego towaru luksusowego, to jest 50 złotych koron. To idealnie na nasz budżet. A ile mamy i na co nas stać? Ile mamy do... Karbonce mam jakieś 8 złotych koron łącznie. Jedna wartość, w sensie nazwijmy to jeden towar żywności, czy jeden skrzynia czegoś tam, albo worek czegoś tam, to jest 1 złota korona. I pamiętajcie, że jeszcze musimy mieć na myto, tak, żeby przypłynąć. Myto, przeżycie. Nie no, mamy ten, prowiant mamy. Zakładam, że śpiwory i tego typu rzeczy też. No stać was na 6 kg jedzenia? A gdyby tak wydać 2 korony? Pamiętajcie, że już nie będzie z nami Eckharta, więc to, co jedzenie, zostanie. Będzie trochę mniej, tak. Gdybym mogła zainwestować 2 korony, spróbowalibyśmy to sprzedać. Nawet jeśli byśmy zyskali za to 1 koronę, to zawsze jesteśmy koronę do przodu. Eckhart to takim ogrem trochę był. No nie mów do niego, że był, on nadal jest. Teraz będzie objadał mistrza. Sztelle, czy widzisz go między nami? Nie ma go już z nami. On jest, bułka zawsze w sercu. Przełącz. No bo to jest jedna bułka, pozostał tylko jeden. To jest żołądek do serca. To jest porzucona, znak porzuconej bułki. Porzuconej bułki. Dobrze, czy chcecie wtedy kupić jedzenie? W kategorii żywności to są przeróżne produkty, od ryb, przez jęczmień, pszenicę, rośliny strączkowe, warzywa korzeniowe, po nawet suszone mięso. Korzeniowe. Tak, dokładnie. Na cześć Eckharta, warzywa korzeniowe potrzebujemy. Jakąś rzepę, jakieś bulwy. Jasne. I tutaj rozumiem, że się handlujesz. Możesz nawet znaleźć dom handlowy Herr Hohenzola, z którym żeście handlowali wcześniej. No tak, 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 tak. I może... może by się udało tam wejść z moim ochroniarzem, Reinholdem i... dobyć targ. Bo on już nam tam wtedy dobrą cenę już raz opylił, więc jakbyśmy mieli jakiś towar, to... Dokładnie. Myślę, że idziemy do Hohenzola. Tak po polsku, taniej kupię, drożej sprzedam.
pytacie, jak tam trafić, bez problemu każdy wskazuje wam. Jest to najdroższy dom handlowy w mieście. O, świetnie, to chyba źle, ale... Najlepszy. Harrods tak zwany. Tak jest. Wchodzicie do wielkiego magazynu dóbr wszelakich. Samego Herr Hohenzollern aktualnie nie ma, ale jest obecny inny kupiec, który was obsłuży. Rzucę teraz na jego statystyki. I baja... O, akurat to jest jakiś na przyuczeniu. Ma 36 w handlowaniu. No to świetnie, to ponieważ ja wcale nie mam wyżej. Czy masz talent żyłka handlowa? Może? Chyba wątpię. Moment. Jak to jest po angielsku? Nie. Ja to raczej chyba mogę wykupić. Jak to jest po angielsku? Nie mam pojęcia. Tak. Nie, ja mam po prostu zajebiste leczenie. Ja mogę mu tu przeliczyć wszystko. Dobrze. Zatem, jeżeli chcesz, możesz obniżyć maksymalnie cenę o 10% danego towaru. Zdając przeciwstawny test targowania się. Okej. Okay. A targowanie jest to... Haggle? Plus zero. Haggle. Ja rzucam gościu, który wam próbuje sprzedać rzepę, ma 36 w handlowanie. Ja mam wyrzuciłem mniej. 67, czyli to są 3 stopnie porażki. Dealmaker, to się... Wow. A, proszę! 0-3. Let's go! Myślę, że Sztola nie wiedziało, że ma w sobie tą żyłkę handlową. Za 0-3. A niech będzie. Jesteś w stanie obniżyć cenę o 20%, czyli to nie jest złota korona, tylko 1/5 mniej, czyli to jest 4 szylingi mniej. Jest. Czyli 16 szylingów za jeden worek rzepy. Czyli z takim targiem za 15 szylingów, bo to jest 5, ładnie się liczy. No niech będzie. Ile chcecie kupić worków? Za 15 szylingów per worek. Panie, promocja, bierzemy wszystko, wsypujemy do skarbonki, dawaj pan tą rzepę. Nie no, ile nas i ile chcemy na to wydać? Za 2 korony, nie? To możemy 2 korony i 5 szylingów i wtedy mamy 3 worki. O, no to ma sens. Co byśmy zrobili? Jako, że Stella poszła z Rainem, to Rain niesie 2 worki, a Stella 1. Nie no, ja nie niosę. Mogę gdzieś wszystkie 3. Ja idę obok i podziwiam. Chyba kurwa nigdy rzepy nie niosłeś. To jest jakby, pamiętaj, że ja na warzywniaku pracowałem. To opowiedz nam. Nie niosł rzepy, ale teraz już będzie. Słuchaj, nikt nie mówił, jak są duże te worki tej rzepy, tak? Rzepa ma wysoką gęstość, tak? To jest poza tym, to są tylko nasiona rzepy. Nie, to jest rzepa. To jest rzepa i to jest tak naprawdę, z tego co widzę, każdy taki towar to jest 10 obciążenia, czyli każdy wór to jest 10 kg rzepy. Kupiliście 30 kg rzepy. A mogą być też, słuchajcie, buraki i jakieś inne. Korzeniowe warzywa. Znajdziemy ten wózek, w którym leżą zwłoki tego gościa, żeby zabrać rzepę. 10 kg na plecach? Da radę, ale... Nie, to jest oczywiście... Pytają was, na którą barkę idzie zasumowana, i towar zostanie dostarczony, nie ma problemu. Słuchajcie, moi drodzy słuchacze, właśnie po to się gra w RPGi. Po to, żeby taniej kupić rzepę i sprzedać zyski. Rzepa ma vibe familiady w ogóle, a buły to rodzina, familia. Proszę, teraz jak będziemy płynąć barką, to nikt niech się w ogóle ani mi się ważyć, żeby się zrobiła dziura i żeby mi ta rzepa zamokła. Tam jest też, może być, tam jeszcze może być buraki. Już więcej żadnych ranalditów. Pietruszka, marchewki, tego typu sprawy. Selerpor, kalarepa. Albo kupisz na przykład 5 kur i potem, żeby nam nas nosiły jajka, sprzedamy i kury, i jajka. Odpiszcie zatem 2 złote korony i 5 szylingów. I dopiszcie sobie też 3 jednostki warzyw na handel, jakkolwiek nazwiecie. Brudno by się taki pomysł spodobał z tymi kurami. Jak w ogóle, jak twój kurczaczek? No żyje, karmię go, że co jakiś czas zapomniałem o nim, ale... On się nazywa Tamagotchi? Nie. A mogę go nazwać Tamagotchi.
Tylko od czego byłaby to nazwa w Warhammerze? Nie jest Tamago. Formalinę jeszcze mamy. Mamy czy ją, słoik. Czy ją... A, to okej, okay, bo mamy... A nie dwa? Mamy trzy wpisane w skarbonce i właśnie tego no. Się zastanawiam, czy zostawić... Tak, okay. To co mamy w skarbonce, to mamy. Przedaliśmy wełnę. Mamy dwa miecze, trzy słoiki formaliny, zestaw spineczkowy, trzy jednostki warzyw na handel. A mamy też mail coach. Napisz kilo, napisz 30 kilo. To brzmi lepiej. Niż trzy jednostki, to lepiej brzmi. A nie chcą skupić od nas dwóch mieczy i mail coacha? A chcecie to sprzedać? No to ja też tak myślałem, że dobra, albo słuchajcie, to na barce będziemy potem, mieli dobra? Na barce będziemy mieli za zastępcze. Zapasowe, dobra, to niech zostanie, to nieważne. Zapasowe, tak, obozowa skrzynka. Obozowa barka. Dobra, dobiwszy targów, zadowoleni, wiecie, że to bardzo zostanie dostarczone na waszą barkę, jeszcze dzisiaj. Gdzie idziecie dalej? I co, Helmut? Chcesz zostać szalianką? Podobno... Zostać szalianką? Może nie, ale przyglądałbym się, bo tam one tak cykają szybko tymi łapkami, jak trzymają. Ja już wiem, na co ty chcesz popatrzeć. Myślałam, że tylko o Franciszce myślisz, a ty o szaliankach, tak? Wiecie, że podobno bardzo rzadko wśród szalianek są kapłani, ale podobno jak są, to wysyła się ich z misją, żeby populacji... Tak, Unę też bym odwiedził, ale na razie jednak priorytetem dla mnie jest to, że jak rozetną ci rękę, to żebym jak najszybciej mógł to załatwić, żeby cię jak najmniej bolało. Dobrze, to ja pójdę z tobą, żeby się przypatrzeć z tobą i wtedy będę ci pomagać, wiesz, poradą będę ci pomagać. I będę trzymać z daleka od ciebie te szalionki. To ja wezmę Reinholda, żeby trzymać go z daleka od Stelli. Tak, żebym się... nie martwił, wychodząc z Altdorfu, że mnie napadną bandyci, a w razie jak mnie napadną, to mam nadzieję, że jak wrócę, będzie komu mnie zszyć. Bardziej się boję, że jak rodzeństwo pójdzie razem i coś im się stanie, to my potem Bruno sobie nie wybaczymy. Czego sobie nie wybaczymy? Ech, dobra, wiecie co? Kto by chciał rudych? Później to załatwię. Nie, ty się musisz nauczyć. Ty się musisz nauczyć. Może w Kolegium Bursztynu też, jak ktoś będzie szył, to popatrzę. No my się nie szyjemy. Panie, z tymi wielkimi łapami i pazurami, z tymi kłakami, pełna kłaków będzie w ranie, to ja tak nie chcę. Dobrze, to ja już nie stawiam oporu i daję się zaprowadzić gdziekolwiek. Czy to jest już jakiś rasizm? Czy ja powinienem się martwić? Dobrze, idziecie do świątyni Szalii. I wtedy ta drużyna się rozdziela, więc na razie was, Stella i Helmut, zostawię. Bądź troszeczkę z boku i zainteresujemy się tym, co się dzieje z Brunem i Reinholdem. Opuszczacie Altdorf i kierujecie się na północ, lecz nie traktem, Bruno. Ty zaciągasz Reinholda w krzaki, dosłownie. Dosłownie 5 minut po opuszczeniu wielkiej bramy altdorskiej skręcacie w las. Tłumacząc mu, że to tędy. I idziecie, że nie ma żadnej ścieżki, żadnej drogi, żadnych znaków, nic. Ale ty, Bruno, znasz drogę. I tak idę z Reinholdem i trochę już rozluźniony Bruno robi. Wiesz, jakbym chciał któregoś z was się pozbyć, to myślę, że to byłoby dobre miejsce. A w ogóle w takim lesie bez drogi... Nawet ślady zwierząt tu nie zostaną. W ogóle wiedziałeś, że leśne zwierzęta są w stanie rozłożyć ciało w przeciągu, powiedzmy, koło tygodnia? Znaczy, niesamowite jest to, jak szybko reguluje się. A mech tutaj jest na tyle... Zobacz, jaki zielony w ogóle. I jest na tyle bujny,
że prawdopodobnie pochłonąłby twoje resztki w przeciągu 2-3 tygodni, więc nawet jeśli zwierzęta by cię nie odnalazły, to nic by... Niesamowite. W przyrodzie nic nie ginie. Bruno, pozwól, że się tylko wtrącę. Ja rozumiem, że w tym momencie ilość wolnego miejsca w twoich spodniach znacznie się zmniejszyła, ale postaraj się oddychać bardziej głęboko. Co? Wiesz, jak... Nie, nic, po prostu cieszę się, że jesteś podekscytowany. Rain, możesz mu powiedzieć, jak szybko głodne świnie w zagrodzie potrafią zjeść zwłoki. Ale Bruno, jakbyś chciał się mnie pozbyć, to niestety bez walki się nie poddam. Także... Nie chcę się ciebie pozbyć, chciałem ci po prostu powiedzieć, jak to wygląda w lesie. Wiem, żartuję przecież. Znaczy, byłoby dziwne, gdybyś chciał się mnie pozbyć. Chyba, że chcesz się mnie pozbyć. Chyba, że chcę się ciebie pozbyć. To właśnie, zaraz zobaczymy. I takie ha, 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 ha. I tak niepewnie patrzy na Bruno. Bruno już na ciebie nie patrzy, idzie przodem. Bruno, jest jeszcze jedna kwestia, słuchaj, bo ty sobie zdajesz tego sprawę. Nie jesteś głupi przecież. I wiesz, że masz przy sobie artefakt bliżej nieznanego pochodzenia jeszcze. Ale wiesz, że zbiera wokół siebie wiatry szysz, azyr oraz gór, które razem się splatają w centrum kamienia, który nosisz, który otrzymałeś osobnika. A one się kłębią na czarno, czy się nie kłębią na czarno? Nie kłębią się na czarno, ale się mieszają, to jest, wiesz jak jest. No to jeśli miałem możliwość, to pewnie zostawiłbym to pod opieką Szteli lub Helmuta. Możemy tak zrobić, no bo to... Wyruszyłem. No to mówię, nie jesteś głupi i zdajesz sobie z tego sprawę, że masz przy sobie coś bliżej nieokreślonego. Ja o tym pamiętałem wcześniej, ale powiem szczerze, mieliśmy trochę przerwę i tak gdzieś mi umknęło. Dlatego ci przypominam. Jest, więc pewnie zostawiłbym... Helmut ze mną był tam w tym miejscu, więc Helmutowi pewnie. Dobrze, Helmut. Dostałeś od Bruno z kamień. Trochę kryształ wielkości średnicy 2 centymetrów. Jest taki mleczno-biały, poprzecinany srebrnymi takimi żyłkami wewnątrz. I ponadto jeszcze wewnątrz dostrzegasz takie iskrzące się barwy tęczy. Wiesz, fioletowe, różowe, czerwone, żółte. Tak się mieni. Jak się na niego patrzy, to masz wrażenie, że tam się odbija tęcza w środku. Nie powiedziałem ci tylko wenia zgub. Nie no, spoko, przecież idę tylko do świątyni żeli. Kto tam wie, jeszcze wrzucisz, zaszyjesz w kimś. To lepiej nie. Ale dzięki. Ty jak możesz, to popilnuj. Liczę na ciebie. Dobrze. Tak. Wróćmy do lasu. W miarę jak przymierzacie knieje, w pewnym momencie dostrzegacie oboje z dzikie zwierzęta. Wiecie, jelenie, borsuki, które przechadzają się swobodnie, nie zważając w ogóle na was. Patrz, to kuny i jenoty. Nigdy nie widziałem jenota. I w pewnym momencie dostrzegacie też olbrzymie kamienie, takie pokryte mchem, ale ten mech układa się w swego rodzaju magiczne wzory, który porasta owe kamienie. Są to strażnicze kamienie, które mają za zadanie nie wpuszczać osób, które nie są mile widziane. Reinhold, jesteś ze mną, więc się nie martw? Chociaż nie jestem pewien. Ja jestem mile widziany. Mam nadzieję, że... No, nieważne. Czy mam na coś uważać specjalnego, albo zachowywać się, czegoś na przykład nie robić, to może od tego zacznijmy. I jeśli poczujesz, że przechodząc pomiędzy... Widzisz te kamienie? Tak. Jeśli byś poczuł, że przechodzisz jakimś cudem przez dziwną taflę przypominającą, ciężko określić, ale twoja dusza zostaje po drugiej stronie, to się zatrzymaj. Nigdy nie zostawiałem duszy na drugiej stronie, więc nie do końca wiem, jakie to uczucie, ale będę pamiętał. Dobrze. To najważniejsze. W razie czego spróbuję cię popchnąć z powrotem. Może złapiesz. Przechodzicie między kamieniami. Ty, Reinhold, czujesz
dziwny dreszcz, słuchaj, wszystkie włosy stają ci dęba. Ale to nie tak, że dusza mnie opuszcza. Trzymam go za rękę, żeby było, może to będzie jakieś takie bardziej, że halo, on jest ze mną. Ale udaje ci się przejść, tak, przechodzicie. Blefował, gdyż zawsze zostawiał duszę za sobą, kiedy dealował krakiem Delberts. Nie, wtedy to duszę miałem zawsze przy sobie, czułem, że żyję. Był taki zesrany, że miał duszę na ramieniu, tak, że chyba tak. I po kilku minutach spaceru dalej dochodzicie do olbrzymiej groty. Wielka grota prowadząca w głąb ziemi. Ty wiesz, Bruno, że to jest to jest kolegium bursztynu, ta grota. W sensie wszystko znajduje się pod ziemią. Grota to jest samo wejście, wiadomo. Piękne, nie sądzisz? Wejście również jest pokryte magicznymi symbolami. No, grota, jaskinia. Wow. Kiedy podchodzicie bliżej, z cienia groty wychodzi potężna sylwetka. Wielki jegomość mężczyzna, dwumetrowy, odziany w same futro niedźwiedzia. Na głowie ma nałożony taki łeb niedźwiedzi. Wychodzi w waszą stronę i założonymi rękoma na piersi staje wam na drodze. Nie nazywaj go niedźwiedziem, ani nie nazywaj ich druidami. Rozpoznajesz go, Bruno? Jest to nie kto inny jak Balu. Balu Niedźwiedź, strażnik wejścia. Młody Bruno, proszę, proszę. Do tego nie sam. Dzień dobry, Balu. Tak, chciałem zapłacić, oddać część pieniędzy, które zarobiłem. Najchętniej spotkałbym się z mistrzynią, ale jeśli nie ma mistrzyni, to może z kimś w ogóle wyższego szczebla. Potrzebuję porozmawiać o dawnym członku naszego kolegium. Gdyż twojej mistrzyni Motę obecnie nie ma w środku. A dobrze wiesz, że jeżeli szukasz wiedzy, możesz zawsze porozmawiać z Akelą. Mistrzem wiedzy. Brzmi dosyć oczywiście. Jak mogłem o tym zapomnieć? Macie mistrzów od wiedzy? Tak, mistrzowie wiedzy są od wiedzy. Czy mogę wejść z przyjacielem? Reinhold jest mi bratem od zawsze, a był przy sytuacjach, o których chciałbym opowiedzieć, więc jest mi... Rzuć proszę Reinhold na ogładę, słuchaj, plus 20, jako że Bruno jest z tobą. Jest cecha podstawowa. Więc na obycie. Jak dobrze wyglądasz? Najgorzej dzisiaj. Na 3 sukcesy. Balu Niedźwiedź kiwa potwierdzająco głową. Aczkolwiek znacie zwyczaje, broń musisz zostawić tutaj. I tak oczywiście. Rozglądam się za jakimś stołem na broń, jakimś strażnikiem, kto tam pilnuje, albo gdziekolwiek jakaś broń leży może? Nie, nic tu nie leży. Bruno opiera kij o ścianę jaskini. I tak zdejmując moje ostrze, to tak i co, mam po prostu tu położyć o ścianę? Dokładnie tak. Tu nigdy nic nie ginie. Nie masz czym się przejmować. W lesie generalnie nic nie ginie, a jeśli miałoby się zmarnować, to się nie zmarnuje. Tak, czy tak mówię głośno, wolałbym raczej, żeby się nie zagubiło, bo to daje. Tak. Ale zdejmuję, odkładam tak i co ja tam jeszcze mam? Mam jakiś sztylet, więc jego zdejmuję, mam kastecik, jego zdejmuję i to ostrze wojenne Eonirów. I je odkładam i to wszystko, jeśli chodzi o broń. Robisz dwa kroki, żeby wejść w głąb groty, ale czujesz potężny uścisk na swoim ramieniu, wielki łapy Balu. To nie wszystko. Jak się odwracam? Co to znaczy? Patrzy na ciebie, słuchaj,
porozumiewawczą. Masz jeszcze przy sobie broń. Tak, no. Tak patrzę, te bicepsy nie są aż tak wielkie, żeby nazywać się bronią. Reinhold, nie błaznuj, proszę cię, przyprowadziłem cię tu w dobrej wierze. Nie, ale o jakiej broni mówi? Wszystkie ostre przedmioty, które posiadałem, zostawiłem tutaj obok. Tak. Widzę, że ty masz, bo ty dostałeś sztylet. Nie, wiesz co, to Ergo przyjęło. A to znaczy, ja mam. Bruno ma. To ja go odkładam. Dobra, ale dalej masz wpisany ten sztylet. Jego mam. Rytualny, który się znaleźli w kaplicy Bogenhafen. W tej kaplicy. Faktycznie go mam. Dobra, bo też widzę, bo zjechałem teraz niżej. To tak zaczynam się macać w ogóle gdzieś po kieszeniach i tak okopując się dopiero się zorientowałem, że gdzieś na wewnętrznej kieszeni jeszcze jest ten sztylet. I mam takie... Na Sigmara przysięgam, niecelowo o nim zapomniałem. I tak szybciutko takimi kruszkami i tak już to tam odkładam na bok. Odkładasz taki finezyjny, fikuśny, krzywy sztylecik. Wszystko jest okej. Okay. Ewidentnie rytualny. Uśmiecham się. I wracam do Bruno. Odjęło ci to właśnie dwa sukcesy z ogłady. Jak on mówił, że nazywa się mistrzyni wiedzy? Akela, to jest on. Akela, to jest on. Achilles. Wchodzicie do wielkiej pieczary i kierujecie się w głąb. Gdzieniegdzie jest rozpalona takimi ledwo tącymi się pochodniami, które nigdy nie gasną. Czujesz? Co mam czuć? To wilgoć. No, bywałem już w miejscach, gdzie była wilgoć. Ale nie taka. W sensie... Tu jest trochę wyjątkowa. Zobacz, jak mech rośnie. I pokazuję mu, że nawet na suficie mech rośnie. Przykro mi, Bruno, że nie jestem aż tak podekscytowany jak ty. Ale cieszę się, że ci się podoba. Potem kierujecie się dalej, dochodzicie do takiej swego rodzaju klatki schodowej wyciosanej z kamienia. Spiralne schody, które prowadzą głęboko, głęboko w dół. Schodzicie... na niższy poziom. Tutaj grota jest o nie przepast ogromna, tak? Nie widać jej końca, nie początku. Jest oświetlona, lecz nie pochodniami. Liczne otwory w suficie, w których porastają kryształy, mienią się dziwnym blaskiem i dają na tyle światła, że da się nawet tutaj czytać. Cała grota również jest porośnięta różnymi krzewami, drzewami i wszelką inną roślinnością. Posadzka tutaj nie jest litą skałą, tylko dosłownie ziemią, prosiętą trawą, mchem. Widzicie, jak spacerują tutaj zwierzęta leśne. I też tutaj dostrzegacie liczne półki, takie biblioteki ustawione w rzędy na trawniku i same te, nie szelfy, tylko no półki na książki, są naturalnie splecione z patyków, krzewów i drzew, które tutaj wyrastają. Jest tutaj setka książek, pergaminów. Gdzieniegdzie widać spacerujących pomiędzy półkami innych czarodziei. Jednak nikt za bardzo nie zwraca na was uwagę. Widzę, że przynajmniej nie wydajecie dużo złotych koron na umeblowanie. To, a teraz robi wrażenie? Widziałeś kiedyś w jakiejkolwiek piwnicy w Waldorfie, Bogenhafen, czy w jakiejkolwiek innej jamie, żeby drzewa rosły? To prawda, nie widziałem. I ciekaw jestem, co jeszcze tu spotkam. Polecam zdjąć buty i widzisz, że Bruno i tak był bosy, ale teraz to już w ogóle w tej trawie tak paluchami. Skórę zdjął.
Wiesz co, ja nie jestem aż tak przyzwyczajony do wilgoci, jak to określiłeś ładnie, więc pozwolę sobie zostawić buty na nogach. No tak, a z meblami jest taki problem, że trawę gniecie, jak regały byś ustawił. To podobno dlatego nie ma normalnych regałów. I nagle za jednego z niewielkich drzewek wychodzi starszawy mężczyzna. Z długą, siwą brodą, którą ma tak owiniętą ze 4 razy wokół szyi. Ubrany jest w wilcze futra. I rozpoznajesz go jako Akele, mistrza wiedzy. O, kogoż moje stare oczy widzą? Toż to młody niedźwiedź. Toż to cud, że widzą. Witaj, Akelo. Rzucę trochę żart meta. Skoro ma na sobie skóry, to nie jest jakiś friendly fire czy coś takiego? Bo... Nieważne. Widzę, że dalej się dobrze trzymasz. Do tego nie sam. Tak, tak. Dzień tak. Dobry. To jest Reinhold. Chcieś byś znalazł sobie ucznia? Nie, Reinhold za grosz talentu nie ma. Znaczy się, to mój brat. Ale tak, liczyłem, że będę w stanie z kimś porozmawiać. Dobrze, że mistrza widzę. Może najpierw formalności. Część długu, niewielką, bo niewielką, ale swoje 10% zarobku chciałem oddać na... A, oczywiście, proszę, chodźcie za mną. Mężczyzna przygarbiony ledwo idzie za jedno z wielkich biurek. Również splecione są z patyczków winorośli i innych roślin. Tutaj mam papiery. Gdzie tutaj są twoje akta? O, Bruno. No, do tej pory wpłaciłeś okrągłą sumę. Dopiero wyruszyłem na wędrówkę niedawno. Tak. Wyciągam tę piątkę, co miałem uszykowaną. O, no proszę. Młody niedźwiedź ma szczęście, widzę. Zapracował ciężką pracą. Tak, tak. No dobrze, oczywiście. W pierwszej kolejności pieniądze idą na wasz dług. Wspaniale. A nie przejmuj się, szybko zejdzie. Kilkanaście lat, najwyżej 20 i spłacisz. Może jeszcze trafią się lepsze lata. Mistrzu, bo taka sprawa jest. Trafiliśmy na trop dosyć podejrzanego rytuału. I wydaje się, że ktoś z naszego kolegium, przynajmniej dawniej z naszego kolegium, jest w to wplątany. Myślę, że mistrz może kojarzyć. Kojarzę liści. Któż to taki? Ethel Herzen. Mężczyzna drapie się po głowie wilka, którą ma na głowie. Coś mi to mówi. Poczekaj chwilę. Chodzi do innego regału. Sięga po takie wielkie, opasłe tomiszcze. Zrzuca je na wasz stolik. Zaczyna kartkować. A tak. Ethel Herzen. Studiowała tutaj 7 lat temu. Jednak nigdy nie ukończyła szkoleń. Została uznana za zaginioną, kiedy jej mistrz i być może ona sama zginęli. Aczkolwiek znaleziono tylko ciało jej mistrza. Jej nie. A wiadomo coś o okolicznościach? Co się wydarzyło? Jak zginął jej mistrz? Nie. Było to gdzieś w głębokich puszczach Tabaleklandu. Była jeszcze młodą uczennicą wtedy. Czy
Ethel zajmowała się może czymś konkretnym, prowadziła jakieś badania, albo interesowało ją szczególnie coś konkretnego z waszej, że tak się wyrażę, działki magii? Nie, sam Bruno może powiedzieć, że uczniowie rzadko mają tutaj wstęp. To rolą mistrza jest wpajać w nich wiedzę. No tak, to się zgadza. Po prostu... ciekawe, mistrz, który właśnie zginął 7 lat temu, jest twoim imiennikiem. Miał na imię Bruno. To rzeczywiście ciekawe. Ethel Herce została uznana za zaginioną, a jako że uczyła się w naszym kolegium, bądź co bądź, jednak mogła przyswoić jakąś wiedzę, dlatego jest uznana za niższej rangi renegatkę. No tak słyszeliśmy od mistrza Hieronimusa, że jest poszukiwana w celu doprowadzenia ku wyciszeniu. Tak, sam wiesz, jak to działa. Chcecie ją znaleźć? No, nie widziano ją od 7 lat, nikt jej nie widział. Wygląda, że jest współwinna jakiemuś rytuałowi związanemu z przywołaniem demona, że była wręcz kimś, kto dostarczył odpowiednie zwoje i pokierował działaniami osoby, która przeprowadziła rytuał. Znaczy, że żyje i masz ku temu powody, tak twierdzić. Tak. Wygląda na to, że skierowała swój wzrok w kierunku Cincha. Niedobrze. I w tym momencie słyszycie inny głos, który rozbrzmiewa takim dudniącym echem za waszych pleców. Zatem musisz ją znaleźć! I gdzieś z cienia tych wszystkich roślin, jakie tutaj rosną, wyłania się inna sylwetka, również potężny, barczysty, o gołym torsie, w samej takiej przepasce biodrowej, mężczyzna z takim potężnym czepcu z porożem jelenia na głowie. Jest to nie kto inny jak wielki mistrz, sam patriarcha Kolegium Bursztynu. Setanta Lobas. Jego gołe torso jest naznaczone licznymi bliznami. Jego muskuły mienią się w świetle magicznych kryształów, jakie są tutaj porozstawiane. Balu był wielki, ale on jest jeszcze większy. Jego twarz zdobi tylko delikatnie siwa broda, równo przystrzyżona. Macie wrażenie, ty Bruno, Reinhold, przepraszam, masz wrażenie, że oczy wskazują, jakby miał już 50 lat. Albo więcej, ale jego ciało wcale na to nie wskazuje. Jest w sile wieku. Nawet jak się tak rozglądasz trochę, to tutaj wszyscy wyglądają jak takie małe byki, tylko Bruno z nich wszystkich jest tak naprawdę najmniejszy. Tak. Skoro robi takie imponujące wrażenie, to skłaniam się tak taktownie. Taki mamy plan. Jest odpowiedzialna za krzywdy, które stały się mojemu przyjacielowi, więc nie odpuszczę jej łatwo. Ja pytam, bo nie do końca wiem, jak to działa w kolegiach, ale czy mistrz Bruno, który był odpowiedzialny za Ethel, miał może dostępy do jakichś zwojów z rytuałami, albo macie jakieś... Trochę nie tak, Reinholdzie. W sensie nic, co związane z chaosem, takie rzeczy najczęściej trzymane są w Wielkiej Piramidzie, w Kolegium Światła. Tam jest rzeczy, których nie da się zniszczyć przynajmniej. A czy mistrz... Dokładnie! I głos wielkiego mistrza rozbrzmiewa echem, także aż wszystko trzęsie się w posadach. A czy mistrz Bruno... Cisza! Jak ja mówię. Ty, młody Bruno, młody niedźwiedziu, udasz się, aby odnaleźć Ether Helsen i sprowadzić ją tutaj
żywo bądź martwo. Tak jest. Niniejszym też staniesz się z dniem dzisiejszym rewizorem naszego kolegium. Powierzam tą misję na twoich barkach. I faktycznie takie dwie masywne łapy spadają ci, słuchaj, na barki. Staram się nie zakołysać ani nie pogibnąć, ale czuję, jak pięty zapadają mi się w trawnik. To dla mnie zaszczyt. Tak, jeśli mogę, chciałbym spędzić tu chwilę i przygotować się, rozejrzeć za czymś, co może mi się oczywiście przydać. Oczywiście. A! I widzisz, że wyciąga gdzieś za tej przepaski książkę. Słuchaj, niewielką książeczkę, która, wiesz, nikt nie wie, go wielkiej łapie. I tak ci ją wręcza, przybijając ją do piersi. Była tutaj twoja mistrzyni, Motesz Metterling. Kazała ci to przekazać, kiedy będziesz. Och, to bardzo miło, że jeszcze o mnie pamięta. Chociaż chwilę już się nie widzieliśmy. Zaglądam do środka, przekartkowując. No jest to tylko taki ultra książeczka, w której jest zapisanych kilka zaklęć, które możesz przyswoić. To może się okazać wszystko, czego poszukiwałem. W takim razie tak, postaram się wrócić i zdać raport, jak tylko będę wiedział coś więcej. Albo jeśli uda mi się ją zatrzymać, nie zawiodę. No, niech Tal i Reja cię prowadzą. I znowu upuszcza swoje ramiona na twoje barki. Tak jest. Też klepie ciebie po plecach, Reinhold. A ty będziesz mu towarzyszył. I nie opuścisz go nawet na chwilę. Reinhold jest wspaniałą strażą przed nią. Nikomu innemu nie powierzyłbym swojego życia. Potem czekamy na raport. Być może uda się zamknąć wreszcie jedną kwestię z naszej przeszłości. Ruszajcie! Bruno już zapomniał, że w sumie mógłby się tu jeszcze rozejrzeć, coś ogarnąć. Coś nie ma znaczenia. On jest teraz dumny, dostał misję. Od samego patriarchy. Można powiedzieć, że dostał misię. Misię dostał. Od misi. Chodź, Reinhold. Czekajcie, bo to jest ten największy miś. Średni miś był przy wejściu, a Bruno jest małym misiem. Tak. Młodym, jest młodym niedźwiedziem. A kto spał w moim łóżeczku? Chodzi na to, że Reinhold przyszedł. Wracacie na górę. Podnosicie swoją broń. I Balu jeszcze odprowadza was swoim spojrzeniem, kiedy wracacie z powrotem do Aldorfu. Co za wielki wydlak. Ja cię chwyca. Nie no. Nie wiem, kim był ten człowiek, ale wyglądał na dość wysoko postawionego w waszym... kolegium. U nas wzrost decyduje o tym, jak wysoko jesteś w kolegium. On był chyba dość wysoko. On był najwyżej. Ile wyciśniesz w deadlifcie? Czekaj. Chcesz powiedzieć, że on był najwyżej, czyli to był patriarcha? Tak, arcybiskup kolegium Bursztynu, Sentantalobas. Rozumiem. Nie chciałbym go spotkać w lesie. Proste uliczce. Ani tak, gdziekolwiek. Ja nie chciałbym lekceważyć zadania od niego. Tak, to nie chciałbym go spotkać po prostu. Tak. Dobra, słuchajcie, jak wam minęło, to będziecie mogli zaraz opowiedzieć, jak się spotkacie wszyscy. Bo spotykacie się wszyscy pod świątynią Szalii.
gdzie w tym czasie Helmut i Stella wyście się przyglądali. No właśnie. No właśnie, czemu? I po pierwsze, czy wam się w ogóle udało dostać na zaplecze świątyni, gdzie są opatrywani ranni? I tu będę potrzebował, Helmucie, od ciebie jakiś test charyzmy? Z 20. Szuperka. To nie weszło, ale spróbujmy jeszcze raz. Czy ja mogę się tam wkraść i potem nas tam tak trochę wkraść, że udawać, że my po prostu tam jesteśmy? Na pewno mają dużo rannych, więc może nie zauważam różnicy. Dobrze, powiem mu, przerzucaj, zobaczmy rezultat końcowy. Nie, trzeba będzie się tam wkraść. Pamiętaj, że możesz wydać 3 punkty szczęścia, żeby obniżyć to do wyniku 65. Nie chcę tego robić. W sumie oddajmy to kościom. Ja się chciałem przedstawić, nie? Że jestem taki i taki. Uczy się aptekarstwa, ale podróżujemy. I tu w ogóle 4 srebrne chciałem dać na świątynię. Ale w sumie do tego w ogóle nie doszło. Nie, myślę, że po prostu spotkałeś jakąś młodą, którą powiedzieli, że pomyślała, że to jest właśnie jakiś test, że ktoś ją będzie bajerował i ona ma absolutnie, absolutnie się nie zgadzać. Więc ona mówi nie. Albo drugą bańkę, że pomyślała, że jestem jakimś zboczeńcem i że nie może mnie wpuścić. Kto wie. Więc zostaliście jak gdyby nie w progu, tylko w tej głównej sali, gdzie się zbierają wszyscy tak naprawdę bezdomni. Zbliża się już wieczór i wszyscy tutaj zaczynają rozciągać takie prowizoryczne śpiworki i spędzą najbliższą noc tutaj. Zatem ja, korzystając z tego, że jest, no nie wiem, no jest wieczór i jakoś są tutaj ludzie, rozumiem, że byłoby to z minusami, ale chciałabym się przekraść razem z Helmutem. Jasne. To miejsce opatrywania. Chcesz iść z nim? Albo zróbmy to tak, słuchaj, testem skradania się. Miecie mogli, wiecie, przebrać się dla tych bezdomnych. A to właśnie, coś wymyślicie. Troszkę. Mhm. Tylko chodzi o to, że idziesz tam z Helmutem, więc Helmut, tak, bym chciał od ciebie test skradania się plus 0. I w zależności, jak dobrze ci pójdzie, taki będzie bonus miała Stella. Stealth, tak? Po prostu. Tak, jeżeli masz urban stealth, to będzie się zgadzało lepiej. No po prostu jeżeli nie jest stealth. Przebierz się za bezdomnego. A jak nie, to będę miała minusy. No, dokładnie. Nie mam urban stealth. No to stealth. Po prostu stealth. Let's go. Skradanko. Zdumiewająca porażka. Bardzo zdumiewająca. Dziki karp jest dzisiaj zbyt dziki, żeby go powstrzymać. Czy to może sobie przerzucisz? No dobra, spróbuję, a co? No jak ładnie, tylko 1. To nie jest tak źle, może jest to znikoma porażka, więc Stella, masz minus 10 do swojego testu skarżenia się, żeby dobra, przeprowadzić was wszystkich, oboje. Tak, bo nam chodzi, mnie chodzi, no, żeby oboje. Ty tak się dobrze skradasz, siostra? Aż tak to nie, ale to się zaraz okaże. Proszę. O, choroba, nie. O 2. Ale możesz wydać punkt szczęścia, bo obniżyć o 10, kiedy zdasz. I myślę, że właśnie to zrobię. Dobrze. Obniżam ten 1, żeby nam się udało, bo tu niewiele brakowało. A jesteśmy w miejscu szali, więc nie chcemy nic ukraść, chcemy zrobić właśnie bardzo dobry uczynek. Czyli chcemy ukraść trochę wiedzy, ale to ich nic nie będzie kosztowało. Możesz kliknąć, słuchaj, prawy na swój test i zrobić, żeby dodać 1 stopień sukcesu. To ci odpiszę punkt szczęścia samo. Z karty. Chyba, że już zrobiłeś to ręcznie. Już zrobiłam ręcznie, ale... Okay. Tak też można. Dobra. Co tym, jak to robicie? Jak wam się udaje przejść na zaplecze? Czy faktycznie przebieracie się za bezdomnych? Czy przebieracie się za szalijanki? Myślę, że to by było troszeczkę za dużo. Myślę, że raczej narzucamy swoje własne ubrania, a ja przeprowadzam... Nie, myślę, że Helmut wie, jak to się robi, więc Helmut mnie przeprowadza jako ktoś, kto jest ranny.
Po prostu, że no tutaj my wiemy, gdzie iść, bo już byliśmy wcześniej, ja dokładnie. Dość ostre miały opatrzeć Miranę z wczoraj, a tu brat mnie prowadzi. Ja tak tutaj kuśtykam i tak pomiędzy jedną a drugą zwracam uwagę na te siostry, które wyglądają na takie wyżej postawione i dlatego je omijamy. A te, co są takie nowe, to pewno pomyślą, a faktycznie oni tutaj mieli być, więc... Dobrze, wydaje wam się przekraść, przegadać wszystkich, żeby wejść do takich sali zabiegowej, nazwijmy to, gdzie to faktycznie ludzie cierpią, jęczą, są opatrywani, zszywani. I Helmut, to jest w ukryciu, słuchaj, to robisz w ukryciu. To nie jest tak, że za pozwoleniem stoisz i ktoś ci tłumaczy. Ty po prostu chyłkiem patrzysz, co oni robią i starasz się to zapamiętać. Tutaj chciałbym, żebyś wykonał test na inteligencję plus 0. Jeżeli ci wejdzie, będziesz mógł normalnie wykupić talent chirurgia za 100 punktów doświadczenia. A, czy ja mogę w takim razie pomóc? Przepraszam, nie rzucę jeszcze. Bo... rozumiem, że tu jest dużo ludzi i te siostry się zajmują, mają dużo roboty. A co by było, gdyby ktoś taki lekko ranny jak ja na przykład trzymał im lampę. Albo nie, podałabym, no w sensie ktoś taki jak Helmut trzymał im lampę. Rozumiem, o co chodzi, tylko tu no dalej jest moment, to zależy od Helmuta, no jego umysłu, czy to ogarnie. Okej. Okay, to jest, no, ja rozumiem chęć pomocy, ale to jest jednak... Dobra. Czyli prosty rzut na inteligencję. Tak jest, plus zero. Helmut robi korespondencyjny kurs na chirurga. Nawet nie korespondencyjny, robi taki sprzęt. Robi zaocznie, bo tak za winkla zerka. Zaocznie. Zaściankowo. No myślę, że tak zrobię, że zrzucę chodzi te dwa. Chodzi na zajęcia, na które go nigdy nie zaprosił, no. Dobrze, odpisz dwa punkty szczęścia i to jest wtedy stopień sukcesu. Udaje ci się, słuchaj, dopatrzeć, wiesz, metody. Widziałeś moment, jaki to był? Co chciałeś widzieć? Amputację? Nastawienie kości? Siostra, to chyba musisz dwa punkty zużyć, nie? Żeby mieć... Zużyłem tak, dwa. Musisz wydać dwa. Tak, no? Jest. Wiesz co? się udało. To był jakiś, mi się wydaje, strażnik, którego... Nie wiadomo, co się stało z tym strażnikiem, ale trzeba mu było poskładać nogę i tam rzeczywiście trzeba było i poskładać kość i ją dobrze zszyć. Trzeba było podpatrzeć, jak komuś odcinają trzecią rękę. Mielibyśmy doświadczenie na przyszłość i więcej punktów korupcji możemy wtedy zgarniać. Musieli się głębiej w jakieś katakumby szaliańskie zagłębić, żeby takie rzeczy zobaczyć. Ale myślę, że taki operacjonal, nie wiem, czy szybka na strażniku, bo nie można go do jakiejś sali bocznej za dużo trzymać. Tak, próbowałeś, możliwe, robiłeś też notatki, wiesz, szybkie jakieś szkice. Mhm. Starałeś się zapuścić żurawia na tyle, na ile to było to możliwe. Jednak, słuchaj, w pewnym momencie po prostu ktoś was jednak przyczaił i kazali wam po prostu wyjść. Nie mówiąc tutaj brzydziej, wypierdalać. A czy dało radę tu podsłuchać jakiś ploteczek może? Czy słuchaj, na ploteczki. To ja to obserwowała, ja tam siedziałam, kurde, zawsze udając. Zawsze na ploteczki można rzucić. Ty, ale ja sobie wyobrażam, że Stella tak, po prostu ci ludzie tak tam i leżą i jęczą, a tak Stella, a co ci się stało? A jak to się było? Opowiedz mi o tym. Myślę, że tak. Na pewno zaatakował cię wielki smok. Naprawdę taki był wielki i jakieś takie historie, bajki, nie wiem, może ktoś się przydaje rzepę. A za ile? Rzuć proszę K10, zobaczymy, co usłyszysz. To nie potrzebujesz żadnego testu, bo no, tutaj słychać różne rozmowy. 5. Słuchaj. O, to jest dobre. Słyszysz, że koronowany książę Wolfgang Holzwig Abenauer z rozkazu imperatora został uwięziony
w swoim własnym zamku. A stało się tak, ponieważ... Rzuć K6. Obrzucił zamek 4 kozami. 4. Biła go żona. I to ktoś jest, słyszysz szeptem, jest młodzi akolici szalili, szepczą między sobą. Akolitki chyba. Podczas zszywania ludzi. Podobno został dotknięty przez chaos i wyrósł mu szczurzy ogon. I wszyscy, Stella, ty wiesz, wszyscy wiecie tak naprawdę, że książę Wolfgang Holzwig Abenauer jest następcą imperatora Karla Franca. Mówiłem. O, dobra, to już wiem, jaką ja będę teraz plotę wszędzie sypać. Pięknie. Tak, i wychodzicie wreszcie na zewnątrz, gdzie Reinhold i Bruno czekają również na was. Jest już wieczór. A wiesz, że Wolfgang Amadeusz Mozart ma ogon szczura? Nie, to było jakoś inaczej. Abenauer. Holzwig Abenauer. A ty też podsłuchiwałeś? Ale podejrzewam, że ci od niego chodzi, Stella. To on ma ogon szczura, mu wyrósł. On jest następcą Karla Franca. Czy będziemy mieć teraz imperatora z ogonem? W sumie to teraz jest możliwe, skoro mutanci... Właśnie, a może dlatego mutanci są legalni? Mówiłem o tym. O, cześć Bruno! Już wróciliście? Jak było? Zapłaciłeś pieniądz? Mutantki też są legalne? Zapłaciłem. A oni dają coś w zamian? Za bycie mutantem? Nie, w sensie za zapłacenie. Fałszywe obietnice i złudne nadzieje. Sztela, żebyś wiedziała, co on dostał w zamian. Dostał awans! O ja, pokaż go! Jest a teraz... A co to, rakieta? Jest teraz rewizorem. W sumie, czym będziesz się jako rewizor zajmował? Rewizowaniem? Tak. Generalnie to znaczy mniej więcej tyle, że moja misja doprowadzenia innego maga do sprawiedliwości, renegata, stała się legalna w świetle prawa. A w sumie nie powinniśmy mieć na to jakiś glejt? U mnie w kolegium mało rzeczy odbywa się na piśmie. A, wszystko na gębę, wiadomo. To co, szukamy tej etelki? Ale nie, posłuchajcie, może Bruno opowiedz, jak to było, bo myślę, że warto, żeby się powiedział. To powiedz, to mieliście jakąś imprezę? Idziemy na imprezę mianowania cię tym rewizorem? Nie, że nie widziałem jedzenie? Imprezy nie będzie. Imprezy nie było. Tak, generalnie był kiedyś czarodziej imieniem Bruno. Zbieg okoliczności. Nazwijmy go Starym Brunem. I Stary Bruno miał uczennicę imieniem Ethel. No i Stary Bruno umarł, a Ethel zaginęła. I nikt nie wie, co się z nimi stało. Ona go zabiła. Może. A jak coś, to Bruno to od dzisiaj młody niedźwiedź. Wszyscy do niego mówili młody niedźwiedziu, więc myślę, że nie powinniśmy być gorsi i również powinniśmy mówić do niego młody niedźwiedziu. Albo małe pół. To brzmi jak gówno. Nie znam takiego języka. A propos Tamagotchi, po prostu. Mały niedźwiadku, waszaj na język. I jak opowiadaliśmy historię... Reinhold, jesteś niższy i mniejszy ode mnie. Biorąc pod uwagę, jak absurdalnie wielcy bywają członkowie mojego kolegium, przy nich każdy jest małym niedźwiedziem. Tak? A propos dużych członków twojego kolegium, to spotkaliśmy największego. Co wy tam robiliście? Największego spośród
kolegium. Ten miał chociaż przepaskę. Balu według opisu stał w samym futrze, więc... A Helmut podglądał szalianki. Nie wiem, jak dużo zobaczył. Pilnowałam, żeby nie za dużo. Mam trochę notatek. Powinno się przydać. Robił notatki z szalianek. Dobra, bo widzę, że Bruno się nie spieszy. Spotkaliśmy samego patriarchę. Był wielki jak stodoła. Ale to on wam to zlecił to zadanie? Odnalezienia tej... Wiedział, tej... że mamy to zrobić, tak. No tak. W sensie, mam nadzieję, że jeśli uda nam się to zrobić, to będę mógł trochę podyskutować na temat ewentualnej nagrody, albo chociaż umniejszenia mojego długu. Więc... Fajnie by było to zrobić. A może znajdźmy te babsko. A jest szansa, żeby całkowicie znieśli twój dług? Nie, zależy, czy jest małym złem, czy dużym złem. Jak po prostu gdzieś knuje po szafach, no i dostarczyła głupi zwój głupiemu człowiekowi, który wykorzystał to w złej woli, no to ostatecznie spalą ją na stosie, a jej życie było warte tyle, co kilka... No zależy. A gdzie ostatnio była widziana? Tam to, jak byliśmy w Bogenhafen? To znaczy... To tam znaleźliśmy ten list? To czekajcie, bo to znaczy, że musimy ją zgarnąć dopiero wtedy, jak odrypie coś grubego. Lepiej jak ją złapiemy zanim coś zrobi. Ona już zrobiła swojego mistrza. Może się okazać, że wtedy pociągną mnie do odpowiedzialności za to, że nie wywiązałem się ze zleconych mi obowiązków. Ale jak ją przyniesiesz, to się wywiązałeś. No tak, tak, ale jeśli będę celowo zwlekał i ktoś mi to udowodni, to wolałby mnie. Zresztą, no lepiej z patriarchą nie zadzierać. No dobrze, no to gdzie jak ona go poznasz, była? To zrozumiesz. A my nie mieliśmy udawać się w kierunku Czarnych Szczytów, bo tak treść no listu była? Tak, dokładnie tam powinniśmy się udać. Dokładnie. Bo tak. Ale to rozumiem, że podejrzenia są takie, że ona zabiła swojego mistrza, zabrała jego moc, a teraz nie wiem, jak to działa. Można zabrać moc mistrzowi? Moc to nie miecz, a w temacie mocy Helmut, oddaj kamień. A już, masz. Trzymaj. Moc to nie miecz, Stella, ani nie kanapki. Jak kogoś utłuczesz, to możesz mu zabrać kanapki, ale nie odbierzesz mu umiejętności. To tak jakbym ja zabił Reinholda i porzucił na rozkład w lesie, tylko po to, żeby szybciej biegać, bo Reinhold biega szybciej ode mnie. No, nie zacznę szybciej biegać. To ale na pewno będziesz szybciej uciekać. Co? No po zabiciu człowieka. Trzeba szybko uciekać, żeby nie dorwała cię straż. A czy wiecie... To ma sens akurat. Tak. Właśnie, Bruno, bo przypomniała mi się jedna rzecz. Tylko nie pamiętam, czy wtedy to pytałem. Czy ten sztylet, który na końcu wyciągnąłem przed wejściem do jaskini, on miał jakieś ślady magii? Coś wyczuwałeś od niego wtedy, kiedy go pozyskaliśmy? Bo wydaje mi się, że nie, ale wolę się upewnić, czy nie biegam też z jakimś artefaktem. Nie, to zwykły fetysz. Nic szczególnego, po prostu dziwnie zdobiony na modłę jakiegoś ekscentrycznego szlachcica. To może warto byłoby to sprzedać, bo tak w sumie mi się nie przyda do niczego. Jeśli chcesz łazić z dziwnym sztyletem po mieście, próbując obchnąć go, chciałbym ci zaproponować jakiś lombard okultystyczny, ale raczej takich nie mamy w Imperium. Nie no, to bardziej jako przedmiot taki, nie wiem, ozdobny bym rzekł. A wiecie, że następcy Karla Franca wyrósł ogon? To była pierwsza rzecz, jaką nam powiedziałaś. A, bo myślałam, że nie powiedziałam, bo... Pomyślałam, że to nie, jest... Nie, jeszcze tu sami staliśmy. A. Podskradaliście się tak pod nas. Tak, staliśmy za wami, jak to mówiłaś. Mówiłem wam, jak zobaczyliśmy to ogłoszenie, że pewnie mu się urodził Bachor. Z trzecią ręką. No, nie trafiłem. Ale byłem blisko. A to nie łatwiej byłoby uciąć ogon, niż zmieniać całe prawo?
Chyba, że jest mu ten ogon bardzo potrzebny. Na a przykład jako ma... jakiś fetysz. A może odrasta. A może ma jakiś jaszczur i mu odrasta. Wiedziałeś, że jak złapiesz jaszczurkę za ogon, to go odrzuci? On ma jak szczur, a nie jak jaszczur. To, a jaka jest różnica między szczur a jaszczur? Dodajesz tylko ja. No, ale to nie jest on szczur, a nie jaszczur. Dokładnie. Ale ja nie dla jestem niego szczurem, to... jak miałem dla... Ale dla niego to jest jaszczur. No dobrze, może masz rację. Ja tam się nie znam. W sumie dużo książek nie czytałam, więc nie wiem. To może nie dzielmy tych ogonów na tych szczurach. Na młodym niedźwiedziu. W tym młodym niedźwiedziu, dokładnie. I co? I wyruszamy chyba, nie? To rano. Najpierw spanko. Najpierw spanko. Czy tam, gdzie kupowaliśmy naszą rzepę, dał rad dostrzec jakieś miejsce, dosłownie jakiś lombard, albo jakieś miejsce, gdzie można było sprzedać bądź kupić ozdobne przedmioty? Myślę, było jakieś centrum handlowe. Myślę, że taki zdobiony sztylet to u jakiegoś jubilera bądź złotnika bardziej niż u kowala, chociaż... Zależy, słuchaj, jeżeli szukasz pasera, to jest, wiesz, już nielegalny biznes. Możesz pytać. Nie, szukam bardziej czegoś oficjalnego. Rubinów nie mamy jeszcze do jakiegoś rubina na opchnięcie? Nie. Już poszedł chyba. Szukasz oficjalnego, gdzie można sprzedać taki sztylet. Tak. Znajdziesz. Albo rzuć na plotkowanie. Rzuć na ploty plus 20. Mm-hmm. Jak zdasz, to znajdziesz. Jak nie zdasz, to nikt nie znalazł się chętny, żeby kupić taki finezyjny sztylecik od ciebie. Ale wszyscy wiedzą, że go masz. Ledwo, ale weszło. Ledwo, ale dobry test. Dobrze, zobaczmy. Ty masz kurde wysokie to, a nie, bo plotkowanie plus 20. Plus 20, no. Nie, taki sztylet kosztuje. Zwykły. To nie jest, panie, to nie jest zwykły sztylet, to jest zdobiony. No, na razie patrz, ile kosztuje zwykły. Zeta? Cena razy 50. Kto ma sztylet? Ja chyba mam jakiś dagger, tak by the way. Mam suchego daggera. Mam dagger, no. A, faktycznie jest dagger. 16 szylingów. To się liczy jako dagger tylko z cechą tą taką śmieszną? Sprawia, że jest tam... razy więcej warty, nie? To tam 30, za 30 szylingów go sprzedasz. Ładnie, to myślałem, że z 30 koron dostanę taki ładny. Mówiłam, że może z korony. Dobra, jakiegoś, no nazwijmy to jakiegoś kramarza, który zwie się kolekcjonerem dóbr wszelakich. Dwie korony, bo opowiadam mu... Że wcisnąłeś, mówię, że to jest sztylet, którym chleb smarował jakiś książę. Dokładnie, to jest rodowy, przekazywany z pokolenia na pokolenie, ale muszę się go pozbyć. Więc normalnie sprzedałbym go za 10 złotych koron, ale że jestem w dobrym humorze, to za dwie. No to za 30 szylingów. Opowiadasz historię o tym, że jesteś bękartem, a twoja matka była pokojówką uznanego szlachcica i generalnie rzecz biorąc to był sztylet jego, ale ona go nim zabiła, kiedy uciekała z tobą pod pachą, bo chciał się pozbyć ewentualnego dziedzica i od wielu Ty jesteś bękartem, więc i tak byś nie był dziedzicem. Ten sztylet miał zabić mnie, ale zabił tak naprawdę jego. Od 20 lat jest w twojej rodzinie. Jako symbol tego, że przetrwałeś. Dobra. Możesz mu zdradzić taki mały sekret. Okej. Okay, takim... O Wolfgangu Hohenzollern. To ten sztylet obetnie ogon. Jest mu przeznaczone. Dobra, to odpisuję sztylecik i wpisuję 2 złote koronki. Jest niby Hohenzoll, tylko Holzwick Abenauer. Hohenzoll to jest kupiec. Tak, to prawda. Tak. Holzwick Abenauer. Hohenzoll. Holzwick. Psunięty i korony zdane. Dobra, słuchajcie. No jest już wieczór. Późny wieczór. Powiedzmy, że skierujecie się też do jakiejś karczmy. Bo jesteście głodni. I w ogóle. Mamy rzepę na barce. Nie, no zdecydowanie tak. Rzepa ma certyfikat. One są wszystkie podstępowane, nie można ich jeść. Że to jest prawdziwa rzepa. Jest pieczątka, polski produkt. Można ich jeść, bo one są już podstępowane. Jest taka banderola jak na banknotach, że to jest 10 kilo rzepy.
Jest, słuchajcie, ulica Stu Tavern. Czy chcecie tam spędzić noc? Czy chcecie, znaczy noc, wieczór? Czy chcecie udać się do znanej już wam karczmy u przewoźnika, która znajduje się w tej w biedniejszej przystani? To nie opłatał, zaparkowaliście barkę. A jest karczma nowa nadzieja? Znajdzie się taka. To jest ulica Stu Karczm. A jest dwór troli? Znajdzie się. Jeżeli chcecie skorzystać z usług tam nie chcemy. Alei Stu Tavern, to powiedzcie mi, do jakiej karczmy wchodzicie? Jest to 73. Ja bym chciał właśnie powiedzieć, że to jest, że wejdziemy do karczmy, która nazywa się 101. Taki... Chodzi mi o to, żebym chciał, żebyście, wiecie, nazwali, w sensie, do której wchodzicie, faktycznie, no, wiecie, wchodzicie pod szyldem i co widzicie? Ach, możemy wymyślić, stworzyć karczmę. Ja bym poszedł do dworu troli. Już się stęskniłem. Ja bym poszedł na przykład pod Rudzielcami do knajpy. Nie, te duszy nie mają, to bez sensu. Ale będą zniżki. Zaskakująco dobrze wyglądająca karczma jak na swoją nazwę i ona się nazywa Kiełbasiany Jad. Może mielone... Czy... ma takiego węża z kiełbasy. Jest taki może się wąż, nazywa mielonka kiełbasy. Z mielonka. O. Z takimi dwa kłami, taka kiełbasa. Myślałem, tak jest salami. To chrabowy czy mielony? Sprzedane jak dla mnie. No, dobra, to jest nasza karczma. Zatem słuchajcie, kiełbasiany jad. Wchodzicie do środka. Większość miejsc jest już zajęta, ale kilka streetów ciągle jest wolnych. Znajduje się niewielka scena gdzieś pod ścianą, na której jakiś grajek brzdendoli swoje najnowsze przeboje. Jest, kominku już jeszcze jest rozpalone. Nad wielkim takim barem, szynkwasem jest powieszonych tona, słuchajcie, kiełbas. Tam można przebierać, są przeróżne, są białe, są podwawelskie. Węcone. Wszelkie. Śląska. Krakowska. I karczmarkę. Wszelkiej nie jest karczma, jest krasnolud, taki o rudej, gęstej brodzie. Nie, ale karczmarka z takim bardzo wydętymi ustami. To nie, to jest ta... I brodę ma też taką stylizowaną, taką garmanka. Uplecione, takie dwa, takie pęta kiełbasy, takie mu zwisają pod nosem. A ten grajek, który gra, to gra na takim długim flecie z taką kulką na końcu, siedząc nad wiklinowym koszem pełnym kiełbas. Zajmujecie jeden ze stolików, słuchajcie, zamawiacie picie, jedzenie, miło się bawicie i po niespełna kwadransie, słuchajcie, pojawia się ktoś jeszcze. Dosiada się do waszego stolika, jest to zabawa postać. Ja już odstawiam, chowa moją tą kiełbasę, bo myślę, że to jednak Eckhart wrócił i się zaraz mi zerze do mojej kiełbasy. Nie słychać, Stella. Słuchać. Jest to nikt inny właśnie jak Filip Descartes, którego już się poznali wielokrotnie na swoim szlaku. Wpadacie na niego co rusz. Mężczyzna się dosiada swoim kufelkiem piwa. Patrzy na was swoim uśmiechniętym i uradowanym wzrokiem. Och, to znowu wy. Miło was poznać, znaczy spotkać. Przepraszam za mój język, jeszcze czasami się mylę. Również udało wam się uciec z Bogenhafen? Może udało wam się opuścić miasto jeszcze jak trwał festyn? O co tam? Tak. Co się stało w Bogenhafen? Że trzeba było stamtąd uciekać? No właśnie, co się stało? Wjechaliśmy zaraz w trakcie festynu. Ach, nie słyszeliście? Słuchajcie, zaraz po tym, jak zakończył się festyn, w mieście miały miejsca liczne podpalenia i ktoś w tajemniczy sposób wymardował większość Rady Miejskiej. I to w przeciągu 2 dni. O nie. Zdajecie sobie z tego sprawę? Tak siedzi Bruno. No, ale ja mam nosa do takich rzeczy i takie akcje u nas w Bretonii. To chleb powszedni. Zatem to chyba nikt nie chce kandydować do miasta. Najprawdopodobniej udało mi się złapać ostatni dyliżans opuszczający miasto, bo nowy włodarz, niejaki Henry Steinhauer, ogłosił się namiestnikiem, regentem Bogenhafen i jego pierwszym dekretem było, aby zamknąć miasto, tak aby mordercy i podpalacze nie mogli opuścić już miasta. Przepraszam, kto?
Heinrich Steinhauer? Oui. Oui, oui. Biło się nam to nazwisko już. Słuchajcie tego, po mojemu to tylko przykrywka. Podobno sam zamordował własnego brata i potem przejął władzę w mieście. Nie. Teraz to się dopiero zacznie pogrom i wieszanie lojalistów starej władzy. Mówię wam. No cóż, polityka. Nigdy nie zrozumiem polityki. W lesie nie ma polityki. Tak. Słyszałem natomiast, że w Bretonii to wystarczy, że ktoś kobiety włosy zobaczy i się mordują. Albo wino niedobre poda, albo ser nie taki. I zaraz na pojedynek się jeden drugiego wyzywa. Ach, nie, to wystarczy wejść szlachcicowi pod konia i już, już jest draka gotowa. No ale jak pod konia żeś wszedł, to i tak cię podeptał, to już po tobie. Ach, to była taka metafora, chodzi o to, że wszedłeś mu w drogę, o. A, rozumiem. No tak, tak, podobno całe wioski karają za... Oui? Za przewinienia jednostki. Chuj, tutaj w Imperium tego nie spotkałem. Dlatego też tak cenię sobie wasz haj. No ale w Bogenhafen... No, znaczy, Bogenhafen to... leży blisko Bretonit, więc może kultura już zaczęła przesiąkać. To trochę zależy od przewinienia, bo wydaje mi się, że jakby jaki inkwizytor udowodnił, że wioska za ukrywanie wiedźmy odpowiedzialna, to wszystkich by ukarał porówno. Być może, ale pytaliście o tego Heinricha. Znaliście go? Słyszeliście o nim? Możecie o nim coś opowiedzieć? A to wy z nim rozmawialiście? No, co rozmawialiśmy, no. Rozmawialiście z nim. Niebrałe. Chwilkę, dosłownie tylko tak spotkaliśmy się w drzwiach. Ale to jeszcze przed pogromem, czy już po? Nie no, nie jesteście było nas... Jesteście z dobrymi znajomymi? Wypuścił was, jesteście jego agentami. Nie było nas w trakcie tych zamieszek, o których mówisz. Już... Znaleźliśmy... Nie widzieliście, słuchajcie, ale na ulicach zrobiło się gorąco. Domy stawały jak w ogniu, jak zapałki. To musiało być straszne, jak wszędzie było tylu mutantów. I słyszałem też. Ale to nie tylko w Bogenhafen, nawet tutaj w mieście. Ty możesz wiedzieć, jak teraz grzecznościowo się mówi na mutantów. Osoby z mutacją. Mutantę? Nie, mutantę. Nie wiem, staram się unikać tego słowa tak naprawdę, to jest... Nie chcemy być teraz posądzeni o mowę nienawiści. Osoby w pionie normatywne. Mówicie chyba ludzie teraz na nich. Ludzie inaczej? Nie, prości ludzie. Patobiologiczni. Aczkolwiek ja bym to dalej uważał, bo słyszałem różne historie, że bandyci, w sensie mutanci, ale dalej bandyci grasują na drogach. Ale ludzie, bandyci też grasują na drogach. Kto ma teraz pierwszeństwo na drogach? Bandyci, ja mutanci, wiem. Czy bandyci ludzie? Chyba ci z autokasko. Po mojemu się... to nie chciałbym trafić ani na jednych, ani na drugich. Obawiam się, że teraz dojdziemy do takiej patologicznej poprawności politycznej i osobom ze spektrum mutacji będzie uchodziło więcej na sucho niż zwykłym bandytom. Czy coś w tym być? A właśnie, teraz słyszeliście, panie... Jestem przekonany, że we wszystkich sztukach, w teatrach i ten będą obsadzać osoby z mutacjami. A słyszeliście, panie Filipie, że samemu Wolfgangowi Holzwickowi... Ja trochę tak... Ciszej, Sylas, ciszej. No to słyszeliście, panie Filip? Że co? Że Wolfgangowi Holzwickowi Abenauerowi co? Że mu ogon urósł. Takie rzeczy. Nie. Szczurzy. Tylko nie mówcie nikomu. Stella, że następca tronu Imperium zmutował? No ja tak, słyszałem, że ma... Nie mówcie. Toż to skandal.
to wychodny skandal. I za takie plotki to w Bretonii to od razu, to nawet nie ma co. Tam by całe osiedle by poszło z dymem. No, teraz ty też ją znasz, więc uważaj. Teraz to można. Bo on jest po prostu taki inny inaczej. To znaczy taki sam inaczej. Jest normatywny inaczej, tak. Człowiek dalej. Prosty człowiek. Oui. Tak, tylko trochę zakręcony. Od strony ogona. Ale to nie świński, to szczurzy. Świński byłby zakręcony od strony ogona. No może. Niebywałe, ale jak już tak siedzimy i opowiadamy sobie historyjki, to może pachty i kawkachty? Już chyba was uczyłem, jak się gra w purpurowego rycerza? Nie przypominam sobie, ale chętnie bym zagrał. Pokazał, możemy zagrać. O, fantastycznie! To ile gramy? Proponuję 10 szylingów. Od głowy. Wyciągam 10 szylingów i daję. A co? Zabawmy się. Ja mogę dla sportu tylko. Właśnie to jest dla sportu. Element zakładu. Bez zakładu nie ma ryzyka, nie ma fanu. Zgadzam się. Jakaś kwota musi być na stole. No to ręce nas wygra. Ja nie mam grosza przy duszy. Dzisiaj 5 suwerenów wydałem. To jest pół korony, nie? Co on chce? Mhm. Tak. Za to mielibyśmy 15 rzeczy. Ja mam takie pierdoły. 15 rzeczy. A od razu zakładacie się, przegracie, jak wygracie? No będziemy mieć mniej, a to będziesz mieć więcej, bo ty jesteś tylko jeden. Więc dobra, jeden na jeden to ma sens. Ja tutaj Filip, już nie? Siedzę i kalkuluję. Jeden Rejn na ty jeden pan mam Filip. Mam wrażenie, nie, że łupiesz w te karty w każdej karczmie od Delberts, kiedy cię spotkaliśmy. Nie zakładam, że wygram. Tak, w takich grach trzeba umieć kalkulować. To ja wykalkulowałam, musi być 1 na 1, bo inaczej to my więcej przegramy, niż jesteśmy w stanie wygrać. I to się zupełnie nie opłaca. Nie, ale z jedną osobą to nie gra, nie lubię takich w dwie osoby. To przynajmniej to pachtyjki 3, a 4 to idealnie. Zejdź do dwóch, to pogadamy. Ech, tam za 2 szylingi, tu w Achdolfie za 2 szylingi, to przysłowiowej dziwki na noc nie można nawet wynająć. No to trudno. Święte słowa. Święte. Którzy nie potrzebują. Jak śmiesz. A ciekawe. Ja słyszałem, że można też i inną osobę wynająć. A ciekawe, czy taka z trzecią ręką to więcej warta, czy mniej? Bo z trzecim cycem. To zależy, ile klientów by miała. Ale wracając... Wracając do gry. Kto jeszcze wchodzi? No. Na co tu się rzuca na meta, bo muszę wiedzieć, czy mam szansę. Na hazard rzuca się z czego? Na gamble. Z inteligencji chyba. Jumble. O, ja w sumie nie powinienem, bo tak nie mam za dużo, ale bawmy się. A nie jest hazard z dexa albo z czegoś? Nie, chyba gamble jest z inta. Inteligencja. To jest inteligencja. No to ja jestem nawet smart, ale ja nie mam siana, więc ja nie będę grał. No dawaj, Helmut, ty jesteś też smart. Jesteś mądrzejszy ode mnie, zdecydowanie. Kobiety nie powinny grać, to nie przystoi. No akurat mam 10. Jakby co karpie pomożesz mu jeszcze. No to tarty są kasowane. Jest 3 zawodników w grze i rzucamy, słuchajcie, ale na ale czekaj. My jesteśmy braćmi z Reinholdem. My wykładamy 20 srebrnych, ty wykładasz 20 srebrnych. Nie, o każdy gra o siebie. My jesteśmy rodziną, my gramy o siebie. Och, mnie to nie interesuje. Helmut, macie, dawaj. Nie wiem, wspólny mieszek? Nie, ale tam nie wiem. Helmut, dawaj 20 szylingów. Co? Dlaczego 20? Nie, 10. Podbijam! Do 20.
Nie no, 10. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra. No, hajs na stół. Rzucamy, słuchajcie, plus 0 oczywiście przeciwstawnie na hazardzik. Na jumble. Podobało mi się stwierdzenie, tarty są kasowane. Tarty są kasowane, tak. Piekarskie określenie. Tak. Plus 0. Kasujemy dzisiejsze tarty. O, to... O! Dobra, czekajcie. Ma jeszcze szczęście, przerzuca. O kurde. Nice. Ja też mam szczęście. Też masz szczęście, też możesz przerzucić. Nie masz szczęścia. Szczęście się skończyło. A, nie, on ma szczęście również. Arej? Ja nie mam szczęścia. 08. No ja coś czuję, że on ma takie inne szczęście. I teraz poczekaj, muszę zobaczyć, tam miał wynik. Muszę zobaczyć, który wynik wolę. Muszę zobaczyć, jakie ja tu mam talenty. Muszę zobaczyć, jaką Helmut ma percepcję, czy mogę go jebać, czy nie. Przepraszam. Gramy w karty. No dobrze, słuchajcie. Jeśli przybije 0,8, no to ja już z nim więcej nie gadam. Ciężko zarobione pieniądze. To ja już z nim nie gadam. Słuchaj, Helmucie. Graliście długo. Do późnego wieczora. To koniec końców. Bądź co bądź, Filip jednak nie zdał testu. Musi zdać test, żeby skorzystać ze swoich talentów. A nie udało mu się to, mimo punktów szczęścia, jakie posiada. Jak mi przykro. Mógł przerzucić tylko raz. Zawsze może poprosić siły chaosu. Już słyszał o ogonie, że tutaj mają, więc... Tylko on powinien tak dostawać od razu pod limit i wiesz, automatyczną mutację. Tak, tutaj wyrosła mu trzecia ręka. Widzicie, że w trzeciej ręce trzyma trzy asy. O, nie, Helmut, wygrywasz całą partię, słuchaj. Partię purpurowego rycerza. Rund składało się kilka partii na rundę, w sensie nas grę składało się kilkanaście partii i udało ci się zwyciężyć. Złapałeś w lot, o co chodzi w tej grze i bez problemu, bo słuchaj, właśnie zgarnąłeś 20 dodatkowych szylingów. Masz teraz 30. Ja sobie odpiszę swoich. Ach, niech to. Gratuluję zwycięstwa. To była naprawdę dobra partia. Widzisz, strategicznie podszedłeś do tematu. Mówiłem, że wchodź śmiało. Mówiłem od razu 20 szylingów, to nie, nie. Ach, ten Helmut. Taka dobra partia. I tak wam mija wieczór. W tawernie pod kiełbasianym jadem. Gdzie słuchacie bądź co bądź jakiegoś niższych lotów Barda, jego opowieści przeróżnych ze świata. I późnym nocem wracacie na swoją barkę, aby spędzić tam noc. I następnego dnia o świcie, albo o którejkolwiek godzinie chcecie wyruszyć, wyruszacie, opuszczacie przystań w Waldorfie i kierujecie się w stronę jednej z wielkich bram rzecznych, aby wypłynąć na rzekę Rejk i płynąć w górę strumienia, w górę jej prądu, w górę rzeki. Aby... Ktoś będzie musiał wiosłować albo postawimy żagle. Na żagielku, jak najbardziej. Aby kto wie, być może w 2 tygodnie, być może krócej, dopłyniecie do celu, jakim jest Grisenwald. A stamtąd jest tylko przysłowiowy rzut kamieniem do czarnych szczytów, gdzie macie nadzieję znaleźć Ethel Herzen. I tutaj zakończymy naszą dzisiejszą sesję. Dziękuję widzom, że byli z nami. Dziękuję również graczom za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy. Żegnamy się teraz. Do zobaczenia. Cześć i pa. Stańcie na pogaduchach.